Lizan Al-Gaib, Lizan Gaib. Witam Was bardzo serdecznie na niezwykle. Marcin, jesteśmy już live, halo! Macham do ciebie. Witam, Witam was. To, co się tutaj dzieje. Na niezwykłym wydarzeniu na bez schematu, ponieważ dzisiaj y, do dyskusji y, zaprosiłem dwóch moich przyjaciół. Jeden z nich to Marcin Jełzak, który współprowadzi podcast i vloga, chociaż to, to już są za, za słabe i za małe słowa, jak na dwie lewe ręce. To już jest coś znacznie więcej, więc powiedziałbym inicjatywę Dwie lewe ręce we ręce wespół z Jakubem Dymkiem, Marcinie. Dobry wiesz, wieczór. Co mówią, wiesz, w klimacie Diuny, wiesz, co mówią ludzie na naszym Discordzie. Niewidzialny im mam prawdziwej lewicy. <laughs> Ajatollah Dobrego Smaku i Krzysztof M. Maj, prowadzący vloga Krzysztof M. Maj, człowiek, który wchłonął fantastykę, uciekając do kieszonkowego wymiaru e, i e, przetrawia ją do dzisiaj e, i możecie na jego kanale e, czuć jego wyziewy przyprawowe właśnie z tej przetrawionej fantastyki. To był zły obraz, który właśnie stworzyłem, przed, e, myślę, oczami i uszami. Dobrego Smaku potwierdzam. Krzysztofie, to wieczór. Przynajmniej nie użyłeś słowa miasmaty. Witam wszystkich najserdeczniej. I ja witam wszystkich, którzy do nas dołączają, do naszej dyskusji o Diunie. Będziemy dyskutowali o obydwu częściach filmowych, bo ciężko jest na to patrzeć jak na mm, osobne filmy, mimo że to są osobne filmy, to jednak integralna całość. Będziemy też rozmawiali o książkowej Diunie. Zaznaczę, że będą spoilery, bo inaczej być nie może. I zaznaczę, że mamy Dość interesującą konfigurację, ponieważ ja i Krzysztof, idąc na drugą część Duny Deni Wilnewa, znaliśmy już całą treść książki. Marcin, idąc na filmową Dunę, był w połowie książki. Dobrze mówię? Tak, owak, drogi za połową. Więc tak naprawdę doświadczyłeś zakończenia tej historii w wersji filmowej, zanim doczytałeś ją w wersji książkowej. Ale chciałbym zacząć od pytania, które do Was kieruje. Jak, jak, jaka była Wasza pierwsza styczność w ogóle z uniwersum Diuny? Jak najdalej mielibyście sięgnąć pamięcią? Bo ja pamiętam, że znalazłem trochę obskurnie wyglądające okładki e, dwóch książek: Mesjasza Diuny i e, Diuny u moich dziadków w pokoju mojego stryja barona Harkomena. E, <laughs> <laughs> jak było w waszym przypadku, Krzysztofie? No, jedyny słuszny sposób, mianowicie kultowy RTS Dune 2, gdzie Krzysztof uczył się harwesterem zbierać paprykę, którą nazywał wtedy papryką, a tak naprawdę była melanżem, z piasków planety, o której nie wiedział absolutnie wtedy nic. I jak zobaczyłem potem, że o tym napisano parę książek, i to są znowu książki na podstawie Gier, zupełnie jak książki Andrzeja Sapkowskiego, to momentalnie się zainteresowałem. I to było ciekawe też doświadczenie, bo. Dla, dla mnie ta część, którą uważam do dzisiaj za najważniejszą w uniwersum Franka Herberta, to znaczy ekologia, czy znaczy ekologiczna science fiction, by, była zaszczepiona u mnie o wiele wcześniej, ponieważ zanim poznałem wszystkie fabuły, to poznałem. Planeta Arrakis, więc wydaje mi się, że przez to też zwracam o wiele baczniejszą uwagę na to, w jaki sposób portretowana jest w kolejnych adaptacjach Lyncha i Wilnewa. Wilnewa jest bezdyskusyjnie lepsza od adaptacji Lyncha, umówmy się. Właśnie kultura Fremenów, czy to w jaki sposób integrują się nie tylko kultura Fremenów, ale także inne kultury tego uniwersum z poszczególnymi biotopami wszystkich planet w galaktyce Landsradu. Jak wspomniałem. Ja najdziwniejszy no, no. sposób z możliwych. Mianowicie lata temu w jakiejś księgarni znalazłem ilustracje z diuny, czy inspirowane diuną Alejandro Jodorowskiego albo Chodorowskiego. I te obrazy tak silnie wypaliły mi się w pamięci, że po prostu zapamiętałem to jedno słowo, diuna, i nie wiedziałem o co chodzi, nie wiedziałem jaka jest fabuła, widziałem tylko to, co wynikało. Z tych obrazów i one niesamowicie pobudziły moją wyobraźnię, także później zacząłem szukać informacji na temat Dune. Obejrzałem ten dokument o najwspanialszym filmie, który nigdy nie powstał, czyli o Dune Chodorowskiego. Natomiast później o Dune na lata zapomniałem i, i wróciłem dopiero przy okazji premiery pierwszego filmu. To właśnie jak mówiłeś Krzysztof jeszcze o adaptacji Lynch'a sobie teraz przypomniałem, że jedna z pierwszych poza tym kinestetycznym doznaniem, jakim było sięgnięcie po książki spółki mojego stryja unoszącego się na dryfach, to było jak mój ojciec kiedyś wspomniał, kiedy leciało Every Breath You Take The Police. Ja w ogóle nie miałem świadomości The Police, nie widziałem kim jest stink, a Mój ojciec spojrzał na mnie zupełnie niesprowokowany i powiedział. Ałty... ja fader pamiętam. Byliśmy, byliśmy, byliśmy w domkach pod namiotem, nawet to pamiętam. I powiedział: A ty wiesz, że ten gościu grał fade A ja: Aha, okej, okay, ale. I wtedy zaczął mi opowiadać o Dune'ie i powiedział: To jest muzyk, on założył taki zespół The Police. The Police jest bardzo dobre i zagrał też fader out. Ja pamiętam, że puścił mi wtedy Dune i to nie było to, czego się spodziewałem. To zdecy... Jak zobaczyłem gościa, który biega w majtkach z nożem, stwierdziłem, nie, nie, jakby wolę solowego stinga niż, niż, niż Raute. Panowie, mm, nie da się. Jesteśmy złodzi, więc facet, który biega w majtkach z nożem, to nie jest dla nas jakiś niesamowity widok. Wiedziałem, że zrobisz dobry pier naszemu miastu. Ja nie zliczyłbym ilości sytuacji, w których broniłem dobrego imienia mojego miasta. Naszego miasta na tym vlogu i zapraszam swojego przyjaciela, współzałożyciela bez schematu. Przychodzisz i pierwsza rzecz, którą robisz, to zaprzepaszczasz cały mój wysiłek, żeby jakkolwiek walczyć to o dobre. Były inne. lata 90. A one się w łodzi skończyły? <laughs> na tak. A propos, a propos lat 90. i jeszcze wcześniejszych, nawet przed lynczem i jego osiemdziesiątego 1984 roku. Taki mały eksperyment myślowy. Czy wy uważacie? że Duna Hodorowskiego mogłaby być lepszym filmem niż to co dostaliśmy od Deni Wilnewa. jeżeli tak to dlaczego? Marcin, może ty zacznij skoro to było pierwsze twoje zetknięcie z Duną w ogóle. Myślę, że byłaby kompletnie innym filmem i to byłoby dla mnie wystarczające, gdybym ja mógł wybrać sobie swoją wymarzoną ekranizację Duny, to najpewniej chciałbym, żeby w ogóle nie była filmem, chciałbym, żeby była serialem. Bo myślę, że tylko serial dałby dość przestrzeni na to, żeby wszystkie te wątki należycie wyeksplorować. I druga sprawa, o ile Denis Villeneuve jest bardzo przywiązany do mistycyzmu Duny i robi ten film na poły jak malarz, który gra obrazem, można by kadry z tego filmu moim zdaniem wystawiać w Galerii Narodowej, a na poły jak etnograf, którego fascynuje na przykład kultura Fremenów. O tyle ja wolałbym, żeby Dune zrobił ktoś o temperamencie Arona Sorkina. Chciałbym, żeby to był serial o polityce. I dam jeden bardzo prosty przykład. Denis Villeneuve zdecydował się wyciąć scenę bankietu, który organizuje książę Leto. Scenę, która w książce zajmuje 24 strony i przedstawia nam całą złożoną grę polityczną na planecie Arrakis i swoją drogą przedstawia nam też Księcia Leto Atryda jako dużo bardziej zręcznego i cynicznego polityka, aniżeli ten cokolwiek naiwny poczciwiec, którego pokazał nam Wilnew. I widzimy go, jak rozmawia z przemytnikami, widzimy go, jak buduje sojusze, widzimy jak każe ludziom wylewać wodę na ziemię ze swego rodzaju bluźnierstwem. Warakin, ale jednocześnie jest też próbą lojalności. I tego typu politycznych gier jest tam mnóstwo. Więc gdybym mógł zrobić Diunę moich marzeń, to chciałbym, żeby była ona fundamentalnie o polityce Diuny. Jaka byłaby Diuna Chodorowskiego? Podejrzewam, że mogłaby być równie dobrym, a może nawet lepszym doświadczeniem wizualnym. Spójrzmy chociażby na stroje. On tam się zupełnie nie hamuje i przedstawia swoje postaci w najbardziej finezyjnych. Najbardziej odjechanych kreacji, jakie można sobie wyobrazić. To samo ze scenografiami, a więc byłaby to Diuna dużo dziwniejsza. I nie wiem, czy wyszedłby z tego pokaz od Couture w Nowym Jorku, czy wyszedłby z tego film, trochę jak moja koleżanka zrecenzowała serial Versal. Jeszcze nie wiem, czy jest to bardzo dobry serial historyczny, czy nieprawdopodobnie droga reklama szamponu do włosów, ale chciałbym po prostu zobaczyć tych dion więcej. Marcin, mam prośbę, jeżeli możesz trochę jeszcze przesunąć sobie mikrofon, bo ja już podgłosieniem cię maksymalnie bardziej nie da, ludzie piszą, że jesteś trochę za cicho. Ale tobie już Dobrze. przekazując głos Krzysztofie a propos Diuny Chodorowskiego, ale też, no jednak, na, na, naszego niespełnionego marzenia, żeby zobaczyć tę Dione Wilnewa właśnie w formie serialu, nie pociętej, bo my o tym mówiliśmy, jak pierwszy raz rozmawialiśmy o Diunie. Ja mhm. tylko zaznaczę, tak jak powiedział, setki wymiarów. Jak najbardziej był serial Diuna bardzo słaby, w 2000 roku, trzyodcinkowy, a następnie nie był w. Bardzo, 2000... bardzo słaby. Chyba zapomnisz, jak wyglądały tam kostiumy. Naprawdę, Children of Dune z Jamesem McAvoyem i Susan Sarandon był nieco lepszy. No, I... bo, to, bo to był serial sprzed gry o Tron i wszystkie seriale fantastyczne sprzed gry o Tron nie trzymały poziomu, niestety, pod kątem takim realizacyjnym i produkcyjnym. Według mnie bronił się jako Guilty Pleasure. A to tak. A my lubimy Guilty Pleasure. Jeżeli chodzi o mnie, to dla Dunea Odorowskiego to nie było nigdy coś, o czym bym marzył. Chociaż muszę powiedzieć, że ten casting, który tam się pojawiał, to był, był bajeczny zaiste, ale w moim przekonaniu. Kino, fantazy, castingiem nie stoi. Widzieliśmy wiele razy przykłady ludzi, którzy przyszli z nikąd i zrobili niesamowite kariery. Wywołana Gra o Tron jest tego doskonałym przykładem. Jesteśmy plejady aktorów, którzy zrobili tam kariery. Nikt mi nie powie, że Jeffrey Barafion, chociażby, był grany przez jakiegoś kiepskiego aktora. No, no nie, to znaczy był znakomity aktor. Szkoda wielka, że się wycofał pod napływem swe, swoją drogą gigantycznej fali hejtu z aktorstwa. Natomiast to był taki probierz umiejętności aktorów młodego i średniego Pokolenia, ale sukces gry o Tron leży nie tylko w tej grze aktorskiej, ale przede wszystkim w tym, że potraktowano na poważnie e, fantazję. I myślę, że Duna Wilnewa robi to jedno wybitnie, absolutnie: to znaczy, po, traktuje na poważnie, co po Dionie Lyncza było osiągnięciem dużym. Materiał, który zasługuje na to, żeby być potraktowany na poważnie, na poziomie realistycznym, na poziomie realizmu przedstawienia z bardzo prostego powodu. Ktokolwiek przebrnął przez Boga Imperatora Duny i dalej, wie, że to jest produkcja, która potrzebuje w, na ostatniej kolejności udziwnień na poziomie formalnym i estetycznym, bo ona jest wystarczająco dziwaczna. Jest chora, jest produktem umysłu, który nie ma absolutnie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o światotworzenie i wprowadza rozwiązania, które byłoby bardzo ciężko śledzić ludziom, wtedy, kiedy jeszcze by. Utrudnienia formalne musieli jakoś przebrnąć, więc wydaje mi się, że to, co dostaliśmy, że ten kierunek artystyczny, ta dyrekcja artystyczna, w którą, na którą zdecydował się Wilnew, była zdecydowanie słuszna i zgodna z tym nurtem, który bym nazwał na podorędziu, tak powiedzmy, realizmem. Fantastycznym, tak? Znaczy, to był ten realizm w grze o tron, ten realizm, który mieliśmy we władcy pierścieni. Zresztą pojawiają się porównania z władcą pierścieni, tej e, dylogii, z którym ja będę polemizował, e, ale częściowo. No i wreszcie pojawia się taki trend, żeby jednak iść w taką stronę hiperrealistyczną, nawet jeżeli mamy gry wideo, które są fantazy. Więc e, ponieważ ja zawsze jestem rozerwany, jeżeli chodzi o interpretację Duny, dla mnie z jednej strony na poziomie historycznym jest to fantazy, natomiast na poziomie pewnej formalnego podejścia do tego, w jaki sposób mogą rozwijać się cywilizacje, to jest to bardziej science fiction, czy właśnie ta ecolo ecologian fi ec ec fiction, fiction czy climate fiction, jakkolwiek to chcemy nazwać, nie? Czy eco jest milion, milion różnych opcji, więc, ale na pewno jest jedno, jedno na 100%. znaczy To nie jest ani klasyczne science fiction, ani to nie jest klasyczna fantazja, to jest coś pomiędzy i trzeba było właśnie takiego talentu e realizacyjnego, żeby już i tak temu amalgamatom i gatunkowemu nadać jakąś spójną wizję. To ja zacznę krytycznie, już przechodząc do filmów Deni Wilnewa mm, par excellence. Jak teraz przygotowywałem esej, bo chwilę przed naszym spotkaniem nagrywałem to, co sobie przygotowałem na temat filozofii Duny, to nigdy wcześniej, jak podczas Wypowiadania pewnych słów na głos nie poczułem, ile jest rzeczywiście braków w tej adaptacji i ekranizacji dwuczęściowej Wilnewa. Przykład. Terraformacja duny i postać Lieta kańca i to, żeby zrozumieć, dlaczego to jest tak ważne dla Fremenów. Ten wątek całkowicie niemalże znika. W drugiej części nie licząc sytuacji, w której Stilgar pokazuje zbiornik wodny, pokazuje, w jaki sposób odzyskują wodę od zmarłych Fremenów ale poza kilkoma hasłami, które gdzieś tam już są zakotwiczone w naszej głowie, jak zabierz ich do raju, stwórz raj, fremeni rozumieją raj nie jako dżihad i podbicie z całej znanej galaktyki, tylko właśnie jako uczynienie z z ponownie zielonej planety. Trochę to, trochę to ginie. I właśnie takie postaci jak Liet Kainz, jak Tufir Hawat i nawet Baron Harkonnen. No. Warto by tu wspomnieć, że Baron Harkonnen, nawiązując do tego, co często lubił pisać Frank Herbert, plany w planach, czy w fintach, finty w fintach, nie chciał po prostu wykasować atrydów i przejąć znowu kontroli nad Arrakis, nad jego diuną. On w praktyce chciał stworzyć z Arrakis planetę więzienną. On chciał mieć swoją salusę secundus, bo wiedział, że ta planeta da żołnierzy, Podobnych do żołnierzy imperatora ze względu na swoje surowe warunki. Chciał mieć kartę przetargową, mając kontrolę nad melanżem, ale w razie czego no mieć także młot i sierp w razie, w razie mm, oporu imperatora przed jego propozycją koligacji rodzinnej między Fejdem Rautą a jego córką i I nie ma tego. Nie ma tego w filmowej Dunie. Mamy krótki moment, w którym Baron Harkonnen mówi swojemu. Bratankowi, że posadzę cię na tronie, ale nic ponadto i więcej. Widzimy też, jak spłaszczeni zostali Harkonneni. Pomijając już ich odruchy, impulsy, których nie są w stanie zahamować, które sprawiają, że nadkontrolują swoją populację. To, wydaje mi się, był jeden ze słabszych momentów całego filmu: to, że każdy Harkonnen, czy to będzie baron, czy to będzie Glosuraban, Bestia, czy to będzie fejdrauta, Musi zabijać swoich podwładnych, i to często są oficerowie, albo piloci, akurat pojazdów, w którym się znajdują. Ale ponadto nie zostało to zrównoważone jakimś poczuciem, że to są ludzie, którzy tak jak Baron Harkonnen, rzeczywiście w książce, mają plany w planach. Z tą myślą was zostawiam. Chciałbym posłuchać, co wy macie do powiedzenia na ten temat. To ja od razu a propos e, Rabana muszę coś powiedzieć. Znaczy zauważcie, że Raban był za bardzo Davem Batistą. Najgorsza hmm. rzecz w tym filmie to jest Prawda? Raban, ty mówi wujku, oh, to wybijam ich, ale, oh. on, on, on nie wiem. On dyszał wyłącznie i to było straszne, a przecież też nie miało sensu kompletnie jego postać też w związku z tym, co ty mówisz, ponieważ Baron Harkonnen oryginalnie planował rzecz następującą, to znaczy będzie e, prowokował Rabana do tego, żeby on jak ostatni kretyn żyłował wszystkich na planecie Arrakis, żeby później jak się pojawi Fejt Raufa Harkonnen, żeby on został powitany jako wybawiciel. Prawie, prawie lisan nad gaib, tak? Że on tutaj schodzi do was, żeby wybawić was od tego idioty Rabana. I to zostało kompletnie wycięte, a można było to ogarnąć jednym dialogiem, tylko jest jeden zasadniczy problem. Zauważcie, że Raban nie miał kogo uciskać ponieważ Arakin nikogo nie ma. To jest błąd, który jeszcze z pierwszej części, który nas prześladuje do teraz, to znaczy Arakin, Warakin byli wyłącznie atrydzi i było 17 służących w tym jeden, który podlewał palmy. To jest wszystko. To nie było tętniące życiem miasto, jedno z nieicznych, do którego się chronili dosłownie wszyscy na północnej hemisferze, więc nie miało żadnego sensu później pokazywanie Rabana, który uciska lud. Dlatego ja się tak czepiam w kwestii światotwórczych, bo one bardzo często potem mają wpływ na scenariusz i na to, co się w scenariuszu Dzieje. I potem, jeżeli już nie mamy tego wątku Rabana, który może się pokazać w najróżniejszych sytuacjach, wystarczyło dać mu jedną scenę, no to możemy go pokazać tylko w jednej scenie upokorzenia go przez Fejda Raufę. Który, nawiasem mówiąc, nie wiem czy też wam przypominał, ale mnie silnie inżynierów z Prometeusza, co jest zabawne dlatego, że współscenarzystą Dune'y pierwszej i drugiej jest również scenarzysta Prometeusza, co jest równocześnie odpowiedzią na parę moich zastrzeżeń, ale no, podobieństwo jest bardzo silne. Czy to jest słuszne, czy nie, to o tym jeszcze moglibyśmy powiedzieć, natomiast jest znacząca różnica między tym, jak wygląda Raban chociażby, a tym, w jaki sposób wygląda Wladimir Harkonnen, czy właśnie Feydraufa. Bardzo możliwe, że po prostu chodziło o to, o to, żeby wybić nam następnego antagonistę na plan pierwszy, ale... Tak, o tym, jaki jest związek między planetą Harkonnenów, czyli Gidi Prime, a tym, w jaki sposób wyglądają i o tej pięknej scenie, to jeszcze pewnie sobie później troszeczkę powiemy, ale zdecydowanie Dave Batista, no, najsłabsza część tego filmu. Bardzo I... podobało mi się to, co Krzysztof powiedział na temat tego, jak wiele można było osiągnąć jedną linią dialogową. I trzymając się tego diktum, ja jestem Tim Harkonnen. Ja kibicowałem Harkonneną w książce i ja kibicowałem Harkonneną w filmie, dopóki nie zobaczyłem Harkonnenu z filmu, którym niezwykle ciężko jest kibicować, bo tutaj Denis Villeneuve poszedł na swego rodzaju łatwiznę, że dobrzy muszą być bardzo dobrzy, a źli muszą być tak źli, że obraz się robi czarno-biały, kiedy się pojawiają na ekranie. I gdzie widzę to, to, tą jedną kwestię, porozrzucaną w różnych miejscach? Jest taka scena w książce, kiedy Baron mówi do Feyda Rauty, z faktu, że coś jest konieczne, nie wynika, że musi mnie to cieszyć. Nasz ruch przeciwko atrydom do spółki z cesarzem jest konieczny. Ale nie cieszy mnie to. Nie cieszy mnie ich śmierć, nie cieszy mnie to, co musimy zrobić. Robię to, co do mnie należy. I wtedy wychodzi z barona Harkonnena raczej polityk niż psychopata. I z niego polityk wychodzi w rozlicznych scenach. Na przykład, kiedy gryzie się w język, kiedy wie w jakiej sytuacji stosowne jest pochlebstwo, a w jakiej groźba, nie jest dresiarzem, jak Harkonnenowie w tym filmie, którzy rozumieją tylko tempą przemoc. Analogicznie, po pojedynku w Koloseum, Rauta nie godzi się na to, czego żąda tłum, czyli żeby uciął głowę pokonanemu przeciwnikowi, odpowiadając, walczył dzielnie i zasłużył na pochówek z godnością. Jak by nam to ustawiło Faye gdyby była taka scena? Bardziej by to wtedy przypominało, trzymając się tych analogii z Gromotron, Lannisterów. Publika nauczyła się cenić Tywina Lannistera i nauczyła się nawet kochać i rozumieć Jaimego Lannistera, właśnie dlatego, że takich uczłowieczono. I nawet Raban, który robi za rodzinnego głupka, jest jedynym z Harkonnenów, a przynajmniej pierwszym z nich, który tak uparcie twierdzi, że nie wolno lekceważyć fremenów. W książce ten wątek się pojawia wyraźnie. To Raban jest tym, który mówi, że nie możemy lekceważyć ani ich liczby, ani ich siły. I Raban jest na tyle inteligentny, żeby fałszować raporty, które przedkłada baronowi Harkonenowi, na co Tufir Hałat dopiero zwraca uwagę. Innymi słowy, że. Domena Harkonnenów jest trochę jak Putinowska Rosja, to znaczy wszechobecny lęk sprawia, że wszyscy okłamują swoich przełożonych i te kłamstwa idą całą drogę do barona. Trzeba dopiero mentaty, który jest wprowadzony z zewnątrz, żeby on mu powiedział, że te liczby się nie sumują, że fremenów musi być dużo więcej, a straty Harkonnenów muszą być dużo większe, aniżeli Raban utrzymuje. I ostatnia rzecz związana z Rabanem, i jak rozumiem, wolno nam już spojlować. Absolutnie. Jest... Absolutnie znaczy nie. Bezwzględnie. Otóż, jak raban ginie w książce? Zostaje zabity przez tłum wściekłych Fremenów. Mamy... Mamy lincz. I swego rodzaju brutalną, okrutną, fremeńską sprawiedliwość. Jak ginie w filmie? Zostaje zabity w... Marvelowskim, trzysekundowym pojedynku, przy niezwykle tandetnym tekście, który rzuca: This is for my family and my friends. Jego antagonista w tej scenie, czyli czy, Halek, czyli Garni Halek, co jest po prostu bardzo słabe, byłoby dużo lepsze, gdyby Fremeni go rozszarpali. Dlaczego Fremeni go nie rozszarpali? No bo musiał być fan gdzie Gerni ma swoją Bo nie było tam zestę. Fremenu za bardzo. No i druga sprawa, i druga sprawa, I zwróćcie uwagę. Fremeni są przedstawieni w bardzo prosty sposób, jako szlachetni dzikusi. To jest Lorenz Zarabi, nie? To, to, to jest Jean-Jacques Rousseau. To są szlachetni dzikusi. Dlaczego nie miał odwagi Denis Villeneuve, żeby pokazać Fremenów... Tu dam jedną scenę. Paul pokonuje w pojedynku Jamisa. Przychodzi do Siczy i dowiaduje się, że niniejszym wszedł w posiadanie jego kobiety. Ponieważ takie są Fremeńskie prawa, no i że byłoby z jego strony gestem e, przyjąć ją do swojego stołu i łoża, ponieważ ktoś się musi zająć dziećmi, które miała z Jamisem, dwójką dzieci, jedno miała z Jamisem, drugie z mężczyzną, którego Jamis zamordował. To pokazuje, jak okrutna była kultura Fremenów, ale wracam do tego, co powiedziałem na samym początku. Pokaż Fremenów jako szarych, a nie czarno-białych, pokaż tak Harkonnenów, nie masz tego efektu, Dobrzy, źli, ci nasi, czy nie nasi, którego jak się wydaje, wilne szukał, i moim zdaniem szkoda, że go szukał. Tak, ja... Ja mu muszę dwie rzeczy szybko, Proszę. bo mi to umknie. Po pierwsze, e, punktuję absolutnie te e, marvelizacje czy hollywoodyzacje antagonistów. E, wydaje mi się, że właśnie trzeba było dokładnie tak samo jak został zrujnowany kompletnie Sith w nim przedstawiony jako głupi naziol, tak samo trzeba było przedstawić Harkonnenów, żeby widz amerykański zrozumiał i nie trzeba było dawać za dużo dialogu, bo jak wiemy, widz tego nie lubi. A druga rzecz o wiele ważniejsza, którą e, też porusza Marcin, zauważcie, e, nie ma tego wątku z żoną w z bardzo prostego powodu, to znaczy, wszystkie rzeczy, które mogłyby rozgniewać muzułmanów, zostały starannie wycięte, poczynając od a skończywszy na wielożeństwie, żeby przypadkiem nie przedstawić wielożeństwa u Fremenów, które jak najbardziej jest. Skutkiem czego również mamy zmianę w postaci Chani, to znaczy, no, Chani akceptowała fakt, że Paul ma żonę, ponieważ, no, tak, tak jest. This is the way, tak. Natomiast z perspektywy amerykańskiego Puratanina, no nie, no, przecież nasza Wielka miłość się kończy, bo tutaj trzeba zawrzeć małżeństwo polityczne. Skutkiem czego e, no, Czani, na którą ludzie złośliwie czasem mówią, zrzędzają z tego względu, walnęła focha i oddaliła się na czerwiu w stronę zachodzącego słońca. I, I to jest właśnie ta amerykanizacja kultury fremeńskiej, która przestaje być kulturą fremeńską wtedy, kiedy scenariusz e, na to pozwala. Ja tu od razu zaznaczę, że urzeka mnie i bardzo mi się podoba interpretacja Filipa, że Czani prezentuje tę drugą stronę biegunową osobowościowego pola atrydy. Absolutnie akceptuję tę interpretację, chociaż zaznaczę, że to absolutnie nie jest interpretacja feministyczna, choć skoro redukuje silną postać kobiecą jedynie do biegunu osobowości mężczyzny, czyli do jakiejś jungowskiej animy wobec jego animusa, co nie zmienia faktu, że absolutnie jest to zgodne z taką tradycyjnie, psychoanalitycznie pojętą drogą bohatera, którą bardzo lubi kinofantazy, no i w którą też wpisuje się siłą rzeczy ta Duna. A okay. to skoro wywołałeś muzułmanów, to tylko powiem jedno zdanie, bo to może być ciekawe dla słuchaczy. Jednym, jedną z rzeczy, na których wzorował się Frank Herbert, była wojna w Algierii, która jeszcze była absolutnie w żywej pamięci, kiedy pisał Dune. Francuska wojna w Algierii, i dam wam dwa, dwa ciekawe fakty, które są w tym filmie. Jeden, który jest, a drugi, który został zmieniony. Ten, który jest. Jak Harkonnenowie mówią na Fremenów? Szczury. Szczury. Tak Francuzi mówili na Algierczyków. Szczur. I druga rzecz, kiedy Paul wchodzi na, na tą skarpę i krzyczy Long live the fighters, w oryginale u Herberta jest Yahya Szłada. Okrzyk yy, Ahmed Eliberation Nationale, Armii Wyzwolenia Narodowego Algierskiej. Tego nie ma w filmie Wilnewa po arabsku. Zostało to wstawione w zmyślonym fremeńskim języku. Jak rozumiem, ktoś uznał, że okrzyk bojowy. <grym> Algierski może wywołać niewłaściwe konotacje polityczne. Boiler napisał, ciekawe, jak by wyglądał ten film, gdyby kręcił go nieamerykański reżyser. Wiem, co masz na myśli, ale zaznaczę, że Denis Villeneuve jest francuskim Kanadyjczykiem. E, więc Amerykanin w rozumieniu z USA to nie jest człowiek z USA. Postaram się przejść teraz przez te kilka punktów, które się zebrało. Jakby by wyglądał ten film, gdyby go kręcił Francuz z Luizjany? Jakby by wyglądał ten film, gdyby go kręcił Lars von Trier? E, <noise> Zacznę, zacznę od Zendayi. Uważam, że to nie jest kwestia interpretacji, to o czym mówiłeś Krzysztof, jaką rolę odgrywa Zendaya, to jest kwestia poetyki filmu. Naprawdę ciężko, i, a nawet jeżeli się da, to nie byłoby to atrakcyjne, byłoby przedstawić to, co jest łatwe do zaprezentowania przez narrację, którą naprawdę kocha prezentować Frank Herbert życie wewnętrzne bohaterów do znudzenia. I teraz... Obserwowanie zmęczonej czy umęczonej twarzy i grymasu na twarzy Timothée'ego Chalamet, który pokazuje, że on nie ma pewności, czy droga, którą podąża jest tą właściwą, jest rozerwany między zdrowym rozsądkiem, a rządzą władzy i zemsty, nie byłoby atrakcyjne. Ten konflikt trzeba zeksternalizować i w tym celu Chani musi werbalizować jego wątpliwości. Dlatego byłbym na pewno ostrożny przed tym zakładaniem, że czani jest albo jednowymiarową postacią, albo graną na jednej emocji, w przeciwieństwie do Harkonnenów. Tutaj muszę się pod tym podpisać i pokażę pewną nielogiczność, która wynika trochę z reguł, które narzuca nam sam film i scenarzysta i reżyser w jednej osobie. Denis Villeneuve zaczerpnął z kolejnej książki, żeby nie popełnić błędu Franka Herberta, bo miał ten luksus, że on wiedział, co nastąpi w przeciwieństwie do samego Franka Herberta, kiedy pisał Diunę. To też zasiał ziarna okrucieństwa i zła postaci Diba już w tych dwóch częściach Diuny. De facto trochę czerpał z Mesjasza Diuny, żeby robić setup po to, co nastąpi później. Retroaktywnie to zmieniał Frank Herbert pisząc Mesjasza Diuny. Skoro postawił na tak zniuansowany obraz głównego bohatera, dlaczego nie mógł zaaplikować dokładnie tego samego do Harkonnenów? Czemu nie, nie, nie trzymał się tych samych reguł, jeżeli chodzi o ukazanie Harkonnenów, żebyśmy my czuli się nieco dziwnie z tym, że podobnie jak w książce Fade Rauta, nie był takim okrutnikiem, nie był tak bezlitosny. On jak pięknie... Nie był kanibalem. No, tutaj nie wiemy, jego, jego, jego trzy maskotki kobiece są zapewne, ale są też przesłanki, że być może. Natomiast Fejd w książce, jak słusznie powiedziała bodajże matka wielebna Mohiam do Lady Margo Fenring po tym, jak ona zabezpieczyła jego materiał genetyczny, czytaj, powiedziała, że nosi jego córkę, powiedziała, że Fejd byłby inną osobą, gdyby wychował się na dworze trydów, Byłby tym samym, czym Paul. Oni nie są w, w książce przedstawieni jako przeciwieństwa dokładne. Oni są przedstawieni jako swego rodzaju lustrzane odbicia. Produkty swoich środowisk i wartości, które wyznają ich rody. Tego nie da się wyczuć w tym filmie, bo Fade Rauta jest ewidentnie psychopatą. Jest socjopatą i psychopatą, i to nie wynika wyłącznie z wychowania, to wynika przede wszystkim prawdopodobnie z jego predyspozycji. I również uważam, że Fremeni są ukazani dość jednowymiarowo, natomiast nie zgodzę się z Tobą, Marcin, co do tego, że boi się pokazać czegokolwiek, co by zaburzyło takie wrażenie szlachetnych dzikusów chociażby scena pobierania wody, nawet z żywego Harkonena. Jest to dość obrzydliwe. Znaczy jest to coś, co wzdryga cię i patrzysz na to i nie czujesz... Ja wiem, że ciężko byłoby to ominąć, biorąc pod uwagę świat przedstawiony i jego logikę wewnętrzną, ale nie mam poczucia, że wątek Harry, który został też wycięty z serialu, wątek Harry, tak jak wiele innych wątków, tu Fira, Hałata, Lieta, Shadow Shoutout, Mapes, yy, yy, czy... czy yy, no, na tych postaciach nawet poprzestańmy. Wydaje mi się, że chodzi po prostu o metraż i to, że to niewiele wnosiło do tego filmu. Jasne, ukazałoby nam więcej, jeżeli chodzi o etnografię, obyczaje Fremenów, ale i tu wraca, i tu sprowadzę wszystko, co chcę powiedzieć do jednego zasadniczego argumentu. Bo kilka osób napisało, że właśnie dla tego książki, o Sleepy Deal chyba to napisał, że właśnie dlatego tego książka będzie miała przewagę zawsze nad filmem. Ja nie mam takiego wrażenia. Ja powiedziałem to w swojej recenzji i powtórzę to jeszcze raz – jako fan Diuny, w szczególności tej książkowej, teraz mogę powiedzieć, że film jest lepszy niż książka, dla mnie. Rządzi się innymi regułami i jasne, że można by było zrobić to, o czym mówicie. Można by zrobić Dune'a Arona Sorkina. Na pewno byłoby kilkadziesiąt osób, które by to obejrzało. Ale również film rządzi się językiem filmu i pozwala pokazać pewne rzeczy, albo inaczej, nawet poczuć pewne rzeczy w sposób, w który książka by nie potrafiła. Herbert naprawdę nie potrafił zamknąć gęby Wladimirowi Harkonnenowi. Dla mnie, pod koniec tej książki, te, ta postać przestała być jakkolwiek tajemnicza, intrygująca i przerażająca. Stellan Skarsgård, który żądał od Deni Wilnewa, żeby ciąć jego sceny, żeby je wyrzucać, nawet te, które zostały nagrane, aby pozostawić tę mgiełkę niepewności, mieć takie wrażenie, że on cały czas jest gdzieś tam w tle i cały czas czuwa, patrzy, planuje. I trzyma swoje grube łapska na losie głównego bohatera, Lady Jessica i całego Arakis, to robiło robotę. I Denis Villeneuve pokazał, że istoty książki można przekazać, pisząc dwudziestokrotnie krótsze dialogi. Bo wiele można wyrazić spojrzeniem głównego bohatera, bo wiele można wyrazić tą miną Chani, która nie każdemu się podoba. Bo wiele można wyrazić nawet nie tylko obrazem, bo ja wiem, że sporo osób teraz mówi, o, bo Villeneuve nie lubi dialogów. Zapomnijmy na moment o tym, ile jest dialogu w tym filmie, i popatrzmy na wszystkie inne narzędzia, którymi dysponuje reżyser do tego, żeby opowiedzieć tę historię, zachować jej istotę, a jednocześnie nie sprawić, że nikt nie obejrzy tego filmu poza garstką ludzi. Gdyby Aaron Sorkin zrobił Dune, to prawdopodobnie podzieliłaby los Dune Hodorowskiego, tylko problem polegałby na tym, że faktycznie by powstała, ale, ale nikt by jej więcej nie zobaczył. To, to ja tylko korzystam z chwili ciszy, y, powiem, y, że diuna została wydana w latach 60., znaczy połowa lat 60., jeśli nie pamięć nie myli przez Franka Herberta, więc mówimy z perspektywy bardzo wygodnej. To znaczy mówimy z perspektywy przewagi, która już jest no, ponad pół wieku, prawda? I od tego czasu science fiction się bardzo mocno rozwinęła i nigdy nie stała fabułą, ona zawsze stała lorem, nie, czyli wiedzą o fikcyjnym świecie. Jest takie słówko folklor, które się zachowało w polszczyźnie, ale lore, czyli sama wiedza nam ni niestety nie przeniknęła do naszego leksykonu. Więc będę mówił o tym jako wiedza o fikcyjnym świecie dłużej. I nie jest przypadkiem, że jedna z pierwszych Encyklopedii Światów, jaka powstała, to właśnie była The Dune Encyclopedia. Ma to 680 stron, napisał to Willis M. która swoją drogą posłużyła winnewowi jako też inspiracja, więc myślę, że jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można miksować fabułę przygadanej książki, wzorzec dał już Peter Jackson. Konia z rzędem, że cytaty, które pamiętacie z filmowego władcy pierścieni, nie pojawiały się we władcy pierścieni. I wiem to dlatego, że Peter Jackson o tym sam mówił, że miksował różne cytaty i dawał innym postaciom, ponieważ tego wymagał właśnie dramatyzm filmu. Ale jedno zostało zachowane, to znaczy ta charakterystyczna stylistyka Tolkiena, jego przemyślenia i one przeniknęły w jakimś sensie. I myślę, że możemy w nieskończoność mówić o tym, że tak, że film ma swoje, swoje ograniczenia objętościowe, ale nie zmienia to faktu, że ja nie pamiętam ani jednego cytatu z drugiej części Duny, bo z pierwszej by się parę znalazło na przykład to słynne My Iraq is My Dune, prawda? Pamiętamy natomiast memy z Lisa Nail Gaibem, ponieważ Stilgar Został poprowadzony w dziwny sposób. Ja nie jestem fanem do końca tej postaci lubię ją od razu zaznaczę, ale głównie lubię ją, dlatego że lubię Javiera Bardema. Natomiast mam wrażenie, że zostanie zapamiętany za memy z Lizan Nalgaibem, które sprowadziły cały wiecie, proces odkrywania u pola Mładiba tych cech proroczych do memu. Znaczy do tego, że a, a, tak, no to faktycznie, to jest, to, to jest ten typ sprawozdawstw. jeszcze wzmagane jest to i potęgowane tym, że jednak patrzymy na tę całą sytuację z perspektywy bardzo sceptycznej, co do tego konsekwentnie czani. I jeszcze do tego wszystkiego, no z perspektywy współczesnego świata, w którym no jakiekolwiek wzmianki o Mesjaszu byłyby dokładnie tak traktowane jak u Monty Pythona. Jak sobie porównacie reakcję na Mesjasza w Monty Pythonie w życiu Briana i reakcję na Mesjasza ze strony Stilgara, one są prawie takie same. Więc to jest, to jest interesujące. Wydaje mi się, że dopiero pod koniec filmu y, Stilgar wreszcie już jest traktowany poważnie, z tym swoim fanatyzmem i on zaczyna przerażać wtedy. Więc to jest, wiecie, maestria Javiera Bardema. Natomiast prowadzenie go w ten sposób przez środkową część filmu dla mnie było problematyczne. I zgodzę się w 100% natomiast co do tego, że Duna jest przegadana miejscami, chociaż nie, naprawdę nie z perspektywy kapitularzu Duną na przykład, albo późniejszych tomów, tylko z perspektywy i Innego, innej prozy science fiction. To ja tutaj szybko to odbiję mówiąc, że gdybyśmy mierzyli wartość dzieła ilością memów, to Leonardo DiCaprio nie miałby dzisiaj już kariery. E, bo jego role są najbardziej memiczne. Nie ma, nie ma aktora, który miałby więcej... Okej, okay, Nicolas Cage. E, Nicolas Cage z pewnością ma karierę. E, I to taką, która wystarczy za trzy żywoty. Um, natomiast. No, Dobrego, to, to, średniego i słabego aktora. To że, to, że powstają memy, nie świadczy o filmie, Oppenheimer jest Openheimer jest czego który się. Pamiętałeś? Absolutnie. I see a narrow way through: We must be like Harkonnens. Um, Rebecca Ferguson, która, która mówi: nieście nowinę i rozgląda się po kobietach. Um, Stilgar, który mówi do, do pola Nothing fancy, kiedy mówi uh, This is the uh, Today you become a Fremen or you die. Um, masa, masa cytatów. Um, Fade rauta na arenie, który mówi dwukrotnie w toku tego filmu You Fought Well, a 3 przy czym za drugim razem, kiedy umiera, patrzący na niego Wladimir Harkonnen, który mówi: Show me what you're made of! I happy birthday, nephew. nephew. Helena Mohiam, która mówi: nasze. Pl... A Jessica, patrzy na Jessica, Jessica mówi telepatycznie: trzeba było wybrać inną stronę albo wybrać złą stronę. Mohiam mówi: Ty ze wszystkich ludzi powinnaś wiedzieć, że nie ma tutaj stron. Twój ojciec rządził serce. No, masa! No, nawet wiesz, no, bez obejrzenia tego filmu po raz trzeci wymieniam ci masę cytatów, które są fantastyczne i które. To, to, no, czy, ja tu to ja, to, ja, to, ja, to muszę powiedzieć, że wszystkie, które zacytowałeś, nie robią na mnie wrażenia szczególnie imponujących. A czy z faktu, że można było je no. zapamiętać, nie wynika, że którykolwiek z nich jest na poziomie You can't handle the truth? Albo wszystkie te chwile przepadną w czasie jak łzy na deszczu. To po prostu nie jest szczególnie dobre pisarstwo. Oczywiście. To są to jest... zazwyczaj napompowane emocjami Herberta. i dość melodramatyczne sceny, typu This is not hope. Zapamiętujesz to, bo to wykrzyczał i tak dalej, ale to nie jest ani błyskotliwy, ani szczególnie przejmujący dialog, a skoro jestem przy głosie, to tylko. Chciałem wejść przez chwilę w, w polemikę odnośnie tego, czy można powiedzieć, że film jest lepszy od książki. No, najłatwiej jest oczywiście powiedzieć, że jest po prostu zupełnie inny. Natomiast gdzie ja widzę przewagę książki? Książka na każdym kroku stara się mnie jako czytelnikowi rzucać wyzwanie i traktuje mnie jako czytelnika, jako współpracownika w tej intrydze. Film bardzo się o mnie troszczy i obniża mi poprzeczkę, żebym przypadkiem nie musiał za dużo myśleć, żebym nie... Żeby nie był skonfundowany. Ale ma też zarobić doskonałe... pieniądze. Ale jakby ja, ja nie jestem e, e, księgowym Denisa Wilnewa, tak? Nie, e, ja nie oceniam, czy on zarobił dużo, czy mało. Dla mnie mogło obejrzeć ten film 100 osób w arthouse'owych kinach i mogą być genialny, a mogło go obejrzeć tyle osób co Kapitana Amerykę. I dla mnie to nic nie zmienia. No, wypowiadam się na temat filmu, nie wypowiadam się na temat biznesu. Um, i jeżeli mam scenę, w której cesarz mówi do pola: Your father was a weak man, i twierdzi, że cała ta intryga wynikała z faktu, że Leto Atryda był słabym człowiekiem, no wiesz, nie da się rządzić sercem i trzeba było tak to rozegrać, to myślę sobie, nie, to jest kompletne zaprzeczenie tego, co Herbert chciał powiedzieć. U Franka Herberta cała intryga wynika z tego, i Herbert jako człowiek, który badał historię, lubił tego typu nawiązania, to jest pułapka Tukidydesa. Mamy imperium Korinów, które słabnie, które jest, na, e, które jest w strukturalnym kryzysie, On to często podkreśla, że Saudukarzy nie są już tak potężni jak byli, że w sumie łapówki są smarem, które to wszystko trzymają w kupie i masz dom Atrydów, który rośnie w siłę i masz księcia Leto, który jest niezwykle zręczny, zarówno na poziomie budowania sobie poparcia w Lancracie, jak i zbudowania armii, o której przecież jest powiedziane wprost, że jest pierwszą, która mogłaby stawić czoła imperatorowi i że równowaga sił byłaby zaburzona, gdyby za tą potężną armią stanęły armie innych domów. A to nie jest wykluczone, biorąc pod uwagę, jaką leto zaskarwił sobie popularność. I w tym kontekście ma absolutny sens, dlaczego padyszach Shadam IV, chociaż nie chciał tego robić, ucina dalszy rozwój alterytmów, bo się tego rozwoju boi. Swego rodzaju paranoja, która się załącza cesarzowi. Z... Jak oglądasz film, zwłaszcza to, tą końcówkę, ten ostatni dialog, to motywacje Shaddama stają się takie na, trochę na wzruszenie ramionami. I dla mnie ta głębia, ja, ja to odbije zaraz, powiedziałbym duchowa, Którą próbuję pokazać w Ilnef, to do mnie przemawia. Przemawiają do mnie te obrazy, ta muzyka, to milczenie pustyni. Przemawia też do mnie, i tu wejdę w lekką polemikę z Krzysztofem. Przemawia też do mnie sposób, w jaki oni pokazują, jak misjonaria protektiwa Bene Gesserit działa. A to z prostego powodu. Co do zasady. Wielkie objawienia miały w sobie coś z żywotu Briana, Mia miały w sobie coś slapstickowego. A czy e, e, prorok Mahomet również w pewnym momencie doszedł do wniosku, że może pociągnął to wszystko za daleko, może to nie ma sensu, i wtedy jego żona go przekonała, żeby nie porzucał swojej misji. E, jego najcenniejszy sojusznik, e, przedstawiciel wielkiej kurajszyckiej szlachty, czyli i Mabwalid, dowiedział się o Mahomecie w taki sposób, że jego siostra z nim przebywała. On był oburzony, że z tym przybłędą i nie wiadomo kim jego siostra spędza czas. I kiedy wiedział, że Mahomet przyjdzie do ich domu, ukrył się w szafie i chciał po prostu wypaść z tej szafy i powiedzieć, przyłapałem was. Tylko, że zanim wypadł z szafy, posłuchał. I słowa Mahometa tego tak natknęły. I Mahomet przepowiedział mu, że ty będziesz salif al-Islam, ty będziesz mieczem Islamu. No, i wiecie, to jest ten Halip i Malwali, który później zdobędzie Jerozolimę. To jest odpowiednik Stilgara w tej historii. Więc to przejście od, od wielkości do śmieszności jest jeden krok w obydwie strony. Rzeczy wydają nam się śmieszne, dopóki nie stają się wielkie. A stają się wielkie, kiedy ludzie w nie wierzą. Znakomita jest scena, w której Jessica mówi, jeśli chodzi o poszukiwanie wyznawców: najpierw słabi, najpierw wykluczeni, najpierw ci, którzy są podatni. I stopniowo przechodzisz do silnych. Jak Chrystus zdobywał swoich zwolenników? Zaczął od kółka rybackiego gdzieś na krańcach imperium, a skończył na tym, że Cesarz padł przed nim na kolana. Więc akurat dla mnie ta, ten story arc Stilgara jest do kupienia i sposób, w jaki ludzie powoli wygaszają swoje wszystkie argumenty na nie, jest do kupienia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, i to była moja ulubiona scena, kiedy Paul mówi do tego zgromadzonego tłumu, um, że niejeden tutaj chciałby mnie wyzwać i wskazuje na jednego ręką, mówi, myślisz sobie, z jednej strony miałbym szansę, ale myślisz z drugiej, a co jeśli on naprawdę jest Mahdim? Odbiję szybko, dając się głos Krzysztofie, ten argument dotyczący słów Szoddama IV na temat letoatrydy, że to jest w jakikolwiek sposób w opozycji do tego, co widzimy w książce. Absolutnie nie. Jedno nie wyklucza drugiego. I w książce, i w filmie widzimy, że rzeczywiście Leto, pomimo że jest oczywiście pragmatykiem, i w książce nawet bardziej niż w filmie, bardzo fajnie podkreśla to scena, w której każe ludziom w Arakin rozdać wodę, ale mówi, i macie rozgłaszać, kto to zrobił, bo muszą wiedzieć, od kogo dostali te wody, dbając o PR polityczny. Temu też służy scena bankietowa. Ale fakty są takie, że Leto Atryda, przybywając na Arrakis, chce zdobyć serca Fremenów. To nie jest tak, że on ma plan podbicia czy podporządkowania ich sobie, tylko zasiewa stopniowo w nich zaufanie. Mówi, nie będę naruszał waszych regionów si, czy będę y, zbierał przyprawy tam, gdzie mi pozwolicie. Scena, jak każdy mądry kolonizator. Scena, scena z Orni, no ale masz kontrast w tym świecie, jak wyglądają alternatywy chociażby na, przy, na, na, na przykładzie Harkonenów, którzy stanowią tło dla trydów. No nie przypadkiem się przeciwstawnie prezentuje te dwa rody względem siebie, a pomiędzy nimi nie mogę powiedzieć, że mediatorem, bo się miesza w te sprawy, jest szadam czwarty. I masz scenę z, z ornitopterem. Masz wymowną scenę, w której, przepraszam, ze żniwiarką i ornitopterem, w której Liet Kainz przekonuje się, jakim człowiekiem jest Leto, kiedy każe rozładować żniwiarkę, rozładować ornitopter i ewakuują stamtąd ludzi. No, To jest człowiek, który kieruje się honorem, lojalnością. To rozumie szadam jako rządy sercem. Jego syn, Paul Atryda, nie popełnia tego błędu i kontrastuje z tym scena, w której właśnie to, co powiedziałeś, wchodzi na zgromadzenie fremenów i mówi: To ja jestem drogą, to ja wam powiem, gdzie idziemy. To już nie są rządy serca, to są rządy siły, to są rządy głosu. I pokazuje Szadamowi scenę później, po tym jak słyszy od niego te słowa, co to znaczy nie rządzić sercem, kiedy każe mu całować zakrwawiony sygnet jego własnego ojca. Więc nie, nie zgadzam się z tym, że słowa Shadama nie aplikują się do Leto Atrydy. Okej. Okay. Tu możemy się zgodzić, że się nie zgadzamy. Ja też pamiętam, że Leto bardzo podkreśla, że robi to, co robi. Bo rozumiesz sztukę zdobywania serc i umysłów, i podkreślę, jak każdy mądry kolonizator, te imperia kolonialne trwały i tam kolonie trwały, gdzie szanowałeś miejscowe obyczaje, gdzie wchodziłeś w porozumienie z miejscowymi elitami, gdzie robiłeś rzeczy dla podklasku i pod publikę. Kto chciał rządzić wyłącznie przemocą, ten nie był w stanie rządzić, bo potrzebujesz minimalnej dozy współpracy ze strony miejscowej ludności. I tak Leto od samego początku w rozmowie ze swoim synem przedstawia swój plan. I są też bardzo długie monologi wewnętrzne Jessiki, w tym taki, w którym ona mówi, że Leto ją przerażał swoją, swoim chłodem, swoją żelazną konsekwencją i swoją skłonnością do politycznej kalkulacji. Gdyby ktoś oglądał tylko film, a nie czytał książki, miałby wrażenie, że to jest Rob Stark, no, że to jest poczciwy naiwniak. Znaczy ja mam szczerze powiedziawszy jeszcze większy problem z imperatorem, ponieważ gdybyśmy mieli zrobić coś, co ćwiczy się wyłącznie w polskiej szkole, to znaczy charakterystykę postaci, to, to podejrzewam, że jeżeli chodzi o imperatora, to moglibyśmy powiedzieć, że no, no, no był imperatorem i no, i miał taki tron i no i go bronili, no i miał córkę. Bo to jest wszystko, co wiemy o rodzie Korinów. Nie wiemy absolutnie nic o nich, jeżeli byśmy tak mieli trzy szklanki wypełnić jedną informacjami na temat atrydów, no to pierwsza część diuny, naprawdę pięknie. Pięknie dostarcza dużo informacji. Druga część absolutnie oddaje sprawiedliwość Harkonnenom. Wreszcie dowiadujemy się też, jak wygląda jak kultura i społeczeństwo na GD Prime, chociaż z pewnymi oczywiście tam ułomnościami możemy się spierać do tego, czy przedstawianie ich jako inżynierów faszystów z Prometeusza jest szczególnie dobrym pomysłem. Natomiast o Korinach nie wiemy nic. A przypominam, że sobie nie mówić o innych książkach, czyli nie autorstwa Breana, Franka Herberta, tylko Brana Herberta i Kevina J. Andersona. Mamy trzy takie. ród Atrydów, ród Harkonnenów i ród Korinów. Czyli prawdopodobnie ród Korinów jest równie istotny, ba. Mamy na temat rodu Korinów równie wiele informacji, ba. Shadam IV panował bardzo długo i ta jego dekadencja i to w jaki sposób upadało to imperium dałoby więcej motywacji. Leto Atrydzie, żeby właśnie prowadził swój cały dżihad. Natomiast oczywiście to nie jest najgorszy problem, jeżeli chodzi o ten writing. Ja, ja nie będę, jeżeli chodzi o naszą dyskusję, polemizował jakoś trochę bardzo ogniście w różnych aspektach, ale w jednym bardzo. To znaczy, bardzo będę polemizował, jeżeli chodzi o jakość scenariusza, ponieważ nie jestem w stanie uwierzyć, że człowiek, który jest odpowiedzialny za, czytam w tej chwili, Passenger's Dare to Dream, pasażerowie, to jest ten film z. E, Boże Drogi, Jennifer Lawrence, następnie Doctor Strange, The Darkest Hour oraz Mumia, tak, ta Mumia z Tomem Cruzem i fucking Prometheus, jest dobrym wyborem ze strony Denis Villeneuve'a na współscenarzysta. Wsp nie, to jest współscenarzysta, jest, kontynuuje, pomagał... nie, nie jest to dobry wybór Denis Wilnewa na współscenarzystę. Jest wielu bardziej utalentowanych, którzy może byliby w stanie do, w tych, wiecie, nielicznych dialogach, które mamy, zadbać o to, żeby one faktycznie rezonowały mocno i w tych Momentach, kiedy potrzeba naprawdę tego kontekstu politycznego, żeby go wstrzyknąć. Nie wiemy dużo na temat House Tyrell, prawda? Z Gry o tron, ale ile my wiemy na temat domu Tyrellów, dzięki tym nielicznym wypowiedziom, jakie mieliśmy ze strony Lady Oleny, to się naprawdę da zrobić, i dialogi są takim momentem. Dobry przykład, kiedy to wychodzi w Diunie, wszystkie sceny z udziałem Bene Gesserit. My się dowiadujemy stamtąd więcej, niż się dowiadujemy z książki z bardzo prostego powodu. O misjonaria protektywa i w ogóle działalności Bene Gesserit dowiadujemy się z aneksu, który był dołączony do pierwszej części Diuny. Natomiast tutaj Mistrzowsko wmontowano w dialogi właśnie partie ujawniające ludziom o co chodzi. Natomiast Przeciętny widz może mieć trudność z zobaczeniem, na przykład i to widać bardzo po komentarzach. Jaka była w ogóle rola Czerwiów, Dlaczego oni się wszyscy tak bili o te raki? Dlaczego to jest takie ważne? Z bardzo prostego powodu. znaczy w drugiej części scenarzysta zapomina już o wszystkim, co było w części pierwszej praktycznie i nie powraca znaczy, o tego. po te co hontki, ma powtarzać to, to samo, kluczowe. co powiedział w części pierwszej. Z z pierwsza część powodu. zaczyna się od tego, że tłumaczy, ci czym jest przyprawa, i dlaczego z jest Z bardzo tak prostego powodu. To znaczy to jest e, narracja, która jest właśnie o tym. To znaczy nie byłoby niczego w tym świecie, gdyby nie ona. Nie. Cała krucjata pola Muad'Diba nie miałaby sensu, ba. Przypominam, że Fremeni nie mieliby na co wsiąść, okay. poni ponieważ nie działałyby statki. Więc usunięcie gildii nawigatorów przez scenarzystę jest debilizmem światotwórczym i scenariopisarskim z bardzo prostego powodu. To znaczy, to nawigatorzy zostali przekonani w oryginalnej Dunie do tego, żeby y, lody, rody wielkie ewakuować z orbity Arrakis. A kto tutaj przekonuje Gelny Halek przez krótkofalówkę i mówi: Panowie! Jest dobrze, jest dobrze, skontaktowałem się z nimi przez krótkofalówkę, jest dobrze. Odchodzą, od, to, jest, to jest prymitywne. Okay, to Natomiast się... połączenie tego z melanżem i pokazanie, że Pol mógł za pośrednictwem Wody Życia go skazić, nie jakimiś atomówkami, to po pierwsze. Po drugie, pokazanie, że bez nawigatorów nie ma żadnego dżihadu. Fremeni nic nie. Co mogliby Fremeni zrobić? Fremeni mogliby wsiąść na te swoje czerwie i ewentualnie popatrzeć w gwiazdy. To jest wszystko, co byliby w stanie zrobić dopiero połączenie tej desert power, to jest cytat, który pamiętam z pierwszej części, z tym, co dają wielkie lody Ransradu, z tym, jaką estymą był trakt, obdarowany leto pierwszy Atryda przez lody rody Lansradu i z tym, co zostało na szczęście w filmie, to znaczy ze zdradą imperatora, to właśnie mogło przekonać wszystkich do tego, żeby powierzyć w ogóle Paulowi Muad'Dibowi część tej potęgi, którą on nie dysponował. Okej, okay, to teraz postaram się Odnieść do kluczowych z tych punktów, które pojawiły się w Twojej wypowiedzi. Po pierwsze, całkowicie się nie zgadzam z tym, że wątek przyprawy i znaczenia dla uniwersum i całego imperium galaktycznego ma mniejsze znaczenie w drugiej części. Bo kluczowy zwrot, który się pojawia, a propos cytatów, które można zapamiętać, mieć nad czymś kontrolę, to móc to zniszczyć. I to jest to, czym szantażuje Pol po, wszystkich. To jest powód, dla którego sprowadza imperatora na Arrakis. Bo sparaliżuje mu imperium i zniszczy jego imperium, niszcząc złoża melanżu. Mówisz o tym, że wycelował atomówki zamiast użyć wody życia, która faktycznie mogłaby zniszczyć tak naprawdę te trocie przyprawowe. No, myślę, że w filmie jednak lepiej wypada powiedzieć, mam wycelowane atomówki w źródła przyprawy i zapasy przyprawy, niż powiedzieć, to poczekajcie, ja w trzy miesiące tutaj załatwię, żeby rozlać wodę wszędzie, gdzie trzeba i już nie będzie przyprawy. Na pewno w tym czasie nie zdążycie dokonać inwazji całej armady na Arrakis i powstrzymać mnie przed tym. No, wydaje mi się, że to jednak brzmiałoby trochę absurdalnie. Kolejny zarzut dotyczący tego, że jest faktycznie, i to powiedział nawet Denis Villeneuve, Bene Gesserito centryczna ta część, to znaczy, ona ukazuje faktycznie plany Benedit. Jest nawet tego trochę więcej, może nie więcej niż w książce, ale jest akcent szczególnie w tych sekwencjach z, księ z księżniczką Rulaną na ukazanie planów Benedic. Ale z drugiej i mówisz, że Ci się to podoba, ale z drugiej strony mówisz, no ale chciałbym więcej o korinach. Co nie pojawia się w książce, ale pojawia się w kolejnych książkach. No nie można mieć wszystkiego. To znaczy, ograniczony metraż sprawia, że musisz na coś postawić. Nie, nie jesteś w stanie zawrzeć tam wszystkiego. To jest proste. Denis Villeneuve uznał, że najważniejsze jest ukazanie planów Bene Gesserit i tego, o co chodziło z z Haderachem i jak bardzo niszczy to plany Bene Gesserit na milenia być może, jeżeli ten Kwizec Haderach urodził się pokolenie wcześniej, wbrew ich wszelkim kalkulacjom. I jeszcze... okay, a kim jest Kwizec Haderach dla kogoś, kto nie wie, kim jest z Haderach? Bo to mnie interesuje. W jaki sposób jesteś w stanie wytłumaczyć to ludziom, skoro pomijasz cały lore związany z melanżem i z mentatami? Nie, nie jest pominięty. Jest w pierwszej jest. części. Nie, jest w. Wielokrotnie... Z perspektywy nie. widza drugiej części. My wiemy tylko tyle, że Paul jest wybrańcem i że woda życia daje mu supermoce. To jest wszystko, co wie człowiek, przez to, że są wymazani mentaci. Wszyscy recenzenci zagraniczni podkreślali, że Wilnew ma problem z mentatami, bo oni byli też ja nawet to, to że Ty, ma ty też to powiedziałeś. Tak, więc wiesz, usunięcie mentatów i usunięcie gilni nawigatorów sprawia, że cały materiał, który zrobiłeś na temat tego, co człowiek powinien wiedzieć, zanim pójdzie na diurę, Przestaje mieć w trzech czwartych sensu, bo nie ma Hoamu, nie ma nawigatorów, nie ma mentatów, zostają Bene Gesserit, uszczupleni Korinowie, Harkonneni, którzy są przedstawieni jako faszyści. No a jeżeli chodzi o atrydów, też niewielu jest, ponieważ tu Fir Hałat zostaje wyeliminowany. Gerni Halek pojawia się jak Philips Konopi, nomenomen w połowie filmu, mimo że wcześniej nic o nim nie wiadomo. I w dodatku, kto jeszcze jest z atrydów? Wspomniany. Mamy praktycznie poczyszczone, Nawet okay. nie ma w którymś momencie siostry pola Mładiba, ponieważ ktoś, następny geniusz stwierdził, że należy skompresować całą fabułę w taki sposób, co żeby moim się była nie narodziła, dobrą decyzją. Co moim zdaniem było kiepsko decyzją, ponieważ w ten sposób Baron Harkonnen zostaje w hollywoodzki sposób zabity przez pola, zamiast żeby silna kobieca protagonistka, która jest najpierw w pierwszej części mogła mu poderżnąć gardło e, sztyle, sztyletem fremeńskim. Więc użyła, wiesz, użyła John Bar, czyli igły, ale to. No no szybko, szybko tak. odbije. Znaczy, jeżeli mam do wyboru Pola, który wbija ostrze yy, Harkonnenowi, nawet nie odkrywa swojej twarzy i mówi e, żegnaj dziadku i to wszystko. A widzieć trzyletnią yy, yy, dzidzie piernik, baby ninja, która, która została porwana i wali monologi, jak dorosła kobieta, no nie, chyba jednak wolę, żeby Alia się nie narodziła w tym filmie. Druga rzecz, którą... Bo już wolisz rozmowy w takim razie z zarodkiem. Wiesz co, znaczy ona... to, ale, ale to jest właśnie w tych... Czyli, czyli czekaj Filip, bo chcę podążać za twoją logiką. Zarodek ma w tym momencie więcej do powiedzenia niż dzidzia piernik trzyletnia i dziwiłoby cię to drugie, ale to pierwsze cię nie Ty, dziwi. Nie, wiesz dlaczego? Bo to jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie, co z Kwizec z Haderachem. To nie wiem jak oglądałeś, ale to właśnie tam jest odpowiedź. Zapytałeś, skąd wiem o Kwizec Haderach, skąd mogę to wyczytać? Właśnie stąd, kiedy wody życia zażywa... Yy... Lady Jessica, to otwiera jej pamięć genetyczną i otwiera pamięć jej przodków. O pierwsza rzecz, która robi, kiedy ona się budzi, łapie za rękę Pola i mówi: Jesteśmy już krok od tego. Ty też musisz wypić tę wodę życia. Ona otworzyła moją pamięć genetyczną, ty będziesz miał też pamięć swoich męskich przodków. To jest dokładnie ta scena, kiedy zostaje wyjaśnione, co tak naprawdę słyszał w swoich wizjach Pol. I dokładnie werbalizuje to, jego matka, Lady Jessica, po wypiciu tej wody. I ostatnia rzecz. Już oddaję głos Tobie, Marcinie. Um, dziękuję no to muszę za tylko zrobić jedną korektę, bo Kwizac Haderaf nie jest tym, co przedstawiłeś. Kwizac Haderaf jest efektem manipulacji genetycznych Bene Gesserit i miał on się narodzić w wyniku z mariażu... Z Harkonnenów i, i, i A on w ma, z powyższym... A on tak, ma w związku z powyższym krew. to, co powiedziałeś, udowodniło moją tezę, że z filmu nie dowiadujesz się, kim jest Kwizac Haderaf. Dziękuję. OK. So, let's agree to disagree. Odniosę się jeszcze tylko na koniec do tego, co w recenzji, a trochę inkorporę też pojawiło się w tym, co mówiłeś o Korinach. Kilka osób to napisało też na czacie. Shadam IV został właściwie nadaną mu jakiegoś gravitas w tym filmie, i to nie tylko twarzą Christophera Aukena. W książce Shadam Corino pojawia się na Arrakis z pompą. Pierwsza rzecz, którą robi, to pokazuje, jak bardzo jest niehonorowy, bo daje zatrute ostrze Fade'owi Rauci, z którym się dogadał. Kiedy Fade Rauta przegrywa i ginie, nakazuje swojemu podwodnemu hrabie, hrabiemu Fenringowi, przy wszystkich, którzy są w pałacu w żeby zabił na oczach wszystkich, pomimo że Pol wygrał walkę, właśnie Tryde. To się nie dzieje. Podchodzi do Fenringa i przy wszystkich go policzkuje. A następnie, kiedy Pol spokojnie próbuje mu wytłumaczyć, że postawi mu tron na Selusie sekundzie, to dostaje tantrum i mimo, że jego życie wisi na, na włosku, to Rzuca zabawkami krzyczy jak małe dziecko, które nie dostało loda w sklepie. Więc jeżeli ty nazywasz to majestatem Shadama IV, koriny, to może czytałeś inne tłumaczenie niż ja. Oddaję Ci głos, Marcinie. Nie, nie wypowiedziałem w tej rozmowie ani razu słów majestat Shadama IV. No to powiem, że wyczytałem z twojej wypowiedzi, że Shadam wydawał ci się spłycony względem tego, jaki jest w książce. Mnie wydaje się on wręcz ubogacony i tak jak powiedział Christopher Walken, dobrze jest zagrać monarchę w taki sposób. Że monarszość widzisz po reakcjach innych ludzi, a nie po tym, jak on się prezentuje. To ostatnie sprostowanie, tego również nie powiedziałem. Powiedziałem, że ród Korinów został spłycony w stosunku do rodu Atrydów i Harkonenów, którym zostało przedstawione niepro... Tak, jak w książce. Pro... Którym zostało zaprezentowane. Ale wiesz, ale równocześnie możesz z Mesjasza diuny zaczerpnąć różne rzeczy, i to ci nie przeszkadza, Ale więc... masz ograniczony metraż. Tak, w związku z powyższym uważam, że decyzja spłycenia rodu Korinów była okay. niesłuszna. Masz do tego pewne prawo, Marcinie. Ja jestem gotów zaakceptować wszystkie spłycenie i wycięcie, o których mówiliśmy, nawet za cenę uproszczeń, które są bolesne, a zgadzam się z Krzysztofem, że Kwiza z Hadarach widzowi, który tylko oglądał film, ma się kojarzyć z The One. On to zna z Matrixa, on to zna z tysiąca innych filmów. Jest jakaś mesjanistyczna figura, jest wybrany, wybrany ma dokonać wielkich rzeczy. Jak to ma się już dokonać szczegółowo i że on jest jakąś kombinacją genetyczną i tak dalej, to już tego widzę, zajmuje dużo mniej. Ważne, żeby wbił sobie do głowy, że jest wybrany. Jestem gotów na tego rodzaju kompromisy. Jedyna, naprawdę jedyna rzecz, którą mi jest, i tak samo jestem agnostykiem w sprawie tego, czy Alia ma przemawiać jako zarodek, czy jako nie, trzy. I byłbym gotów też pogodzić się z tym, że to Pol zabija na koniec barona Harkonnena. Jedyna rzecz, której nie umiem odpuścić Wilnewowi, to jest to, że jak masz dobry czarny charakter, to medytujesz nad nim w nieskończoność, bo to jest skarb. I w bardzo wielu dziełach kultury najlepiej zapamiętujemy czarny charakter. I nigdy nie kochamy tych czarnych charakterów, które są proste i jednoznaczne. Ale widzisz, tu jest pułapka. Widzisz, nie kochamy Hama ze sztachetą. Kochamy taki czarny charakter jak Hannibal Lecter, albo jak e, pułkownik Kurz, albo jak Sephiroth z Final Fantasy, który jest postacią, która nosi w sobie dramat i tragedię, która jest w jakiś sposób ludzka, z którą możemy się utożsamiać i której motywacje sprawiają, że sami zastanawiamy się, co my byśmy zrobili w analogicznej. Sytuacji. Gary ale właśnie Oldman, opisałeś Polatrydę. To jest antagonista i protagonista, ale, jednocześnie. ale ja chcę tego, ja chciałem tego w przypadku Harkonnenów. I to podkreślam jako moje największe rozczarowanie. Moim największym rozczarowaniem jest łatwiznę, w jakiej twórcy poszli w przedstawianiu Harkonnenów. To znaczy, to wygląda, jakby zrobili 15-minutową burzę mózgów, w której padłby. Następujące słowa, które zapisujemy na tablicy. Naziści. No, kto jest zły? Naziści są źli. To ja chcę równe czworoboki, maszyni, żołnierzy i tak dalej, nie? Chcę mieć triumf woli Leni Riefenstahl. Po drugie, ty tam fajnie zrobiłeś z tymi inżynierami, że oni byli tacy łysi, to, to też wygląda, jakby byli źli, nie? Zróbmy to. I nie ma żadnej próby pokazania zła w sposób, który jest. W... Intelektualnie inspirujący, prowokujący, e, jest pójście na łatwiznę. I to jest mój największy w ogóle zarzut wobec tego filmu. Ja się zgadzam z tobą. E, po, położenie antagonisty. Całą resztę wybaczam, rozumiem ograniczenia metrażu, rozumiem, że trzeba było skupić się na czymś, ale trochę Wilne w wywiadach udzielił mi odpowiedzi na pytanie. On w którymś z wywiadów powiedział, że on traktuje jako antagonistę w tej opowieści zbiorowego Bene Gesserit. W związku z powyższym, Harkonnenowie dla niego są pałkarzami. Pałkarzami, których ma na parę godzin na ekranie, i potem ich wyrzuca. No to tutaj wychodzi jego zinternalizowanie anglosaskiej obsesji na, tla, na punkcie jezuitów. Bo tym są Bene Gesserii, to znaczy, że w rzeczywistości to jezuici wszystkim rządzą z ukrycia. Więc to, to jest moje fundamentalne zastrzeżenie. Gdyby to był serial, Dużo ostrzej bym punktował i atakował, bo wtedy był, byłaby przestrzeń, i byłoby miejsce na to, żeby pokazać wszystko, i nie byłoby usprawiedliwienia dla wycinania czegokolwiek. Zgodzę się z Tobą całkowicie. To tak jak już powiedziałem, nie uważam, żeby Deni był konsekwentny. To znaczy, jeżeli pokazał, że można zniuansować tak bardzo głównego bohatera. I Bene Jezeli też. Bo zauważcie, że ten końcowy dialog, kiedy Lady Jessica z jakimś dziwnym triumfem w oczach mówi "Macy wielebnej Mohiam. E Wybrałaś złą stronę. Ona mówi, ty ze wszystkich. odpowiada, że ty ze wszystkich osób, powinna wiedzieć, że tu nie ma stron. Nasze plany są liczone na milenia, na dziesiątki, setki generacji i my jesteśmy ponad to. My jesteśmy ponad te spory frakcyjne, ponad przepychanki w imperium i przesuwanie pionów na szachownicy. O, I... Jeśli mogę, tu, tu wchodzi mój ukochany dialog z gry o Tron, z całej gry o Tron, kiedy Ned Stark pyta się e, pająka Warysa. E, a komu ty służysz? warys patrzy na niego. Królestwu. Tak. Ktoś musi. Kingdom, tak. I dokładnie The tak realm. ja, i dokładnie tak ja odbiera, odbieram Bene Gesserit i nie przypadkiem one, tutaj słowo abomination, abominacja w książce było użyte względem przednarodzonej Ali i tego, że ona nigdy nie powinna była być obudzona ze swoją świadomością jeszcze w brzuchu, ale tutaj one jest skierowane do Pola. On jest skierowany do pola, dlatego że ten kwizyc Haderach nie wydaje się do końca takim, jakiego mogłyby kontrolować, ale chciałby go kontrolować właśnie dlatego, co powiedziałeś, dla dobra wspólnoty, jaką jest Imperium Galaktyczne. Natomiast ich głęboki humanizm, prawda? Czyli ich opór względem, um, względem inżynierii genetycznej, ich głębokie przywiązanie do zachowywania pewnej stabilności. O, przepraszam, to one są mistrzyniami eugeniki, ja się, akurat. Opór eugeniki. Z naciskiem na EU, tak? czyli dobry. To znaczy, one zmierzają do uzyskiwania, że tak powiem, hiperludzkich, nadludzkich rezultatów, ale na widok człowieka w pająka przemienionego niczym Ariadne matka przywilebna reaguje skrajnym gniewem. Tak, to było jeszcze w pierwszej części. Ja już chcę oddać tobie głos, Krzysztof, a właściwie zarzucić teraz taki temat, bo podtrzymuję. Moje, mój największy zarzut wobec tego filmu, który oceniam wciąż najwyżej, to jest po pierwsze sam ma postać Rabana i glosu, jako, jako naprawdę nieinteresującej postaci, którą można było wyciąć włącznie z najgłupszą sceną w całym filmie. Najgłupsza scena w całym filmie to jest ta, w której dochodzi do wysadzenia zło, nie złoża, tylko zapasów przyprawy. I Raban. Mówi, to teraz zabijemy Muadiba. Wskakuje, mówi, strzelaj. Tamten strzelan, mówi, źle strzelasz, skręca mu kark, mówi, ląduj. Tamten nie chce lądać, to skręca mu kark, lądują. Mówi, teraz idźmy na Muadiba, chwilę później z z powrotem do ornitoptera. No, kretynizm tego człowieka sprawia, że naprawdę zastanawia się, czemu Harkonen, Baron, zdecydował się powierzyć Muaraki, skoro pod ręką miał Fejda. I teraz aż się prosiło, że skoro wprowadza się Fejda, to można było ciekawiej skontrastować te postaci, jak Raban z Fejdem. Jak fejda z samym baronem, na barona z baronem, gdzie w książce na baron, czyli fejt, dokonuje nieudanego zamachu na barona, co też prowokuje bardzo interesującą dyskusję i też ciekawie odkrywa plany barona przed, przed swoim bratami. I jeśli mogę, i, i Każem I baron każe mu, i to jest, to jest zrozumienie przemocy i bezwzględności haremu, Wyrznąć wszystkie kobiety w swoim haremie. Każe mu swo i swoich współspiskowców własną ręką. Czy znaczy, to jest coś, co zrobiłby Saddam Hussein. I to jest okrucieństwo Harkonnenów, One jest politycznie motywowane. A nie jest to okrucieństwo, które polega na tym, że potykasz się o własne nogi. Tak. Jak, jak Raban co chwila. No i wspaniała scena, w której mówi, jeśli nie wiemy do czego strzelać, to po prostu strzelajmy przed siebie. I na match Field to może być najgorsza scena. <noise> niemniej, niemniej wciąż uważam, i tu to już Tobie oddaję głos, Krzysztofie. Wciąż uważam, że ta zasadnicza wizja e, Wilnewa. Sprowadza się tak naprawdę tego przekazu Herberta, który on wielokrotnie próbował precyzować, a potem nawet napisał specjalnie Messiasza Duny, żeby nie pozostawić wszelkich wątpliwości, to jest bądź ostrożny, ufając charyzmatycznym liderom. Lepiej jest popełniać błędy, lepiej jest spodziewać się niespodziewanego, niż znać przyszłość i zawierzyć charyzmatycznym liderom. Bo jak jeszcze ładnie do tego dodał, błędy liderów. I błędy dokonane w jego imieniu, przez jego wyznawców, zawsze są multiplikowane przez ilość jego fanatyków. I wydaje mi się, że bardzo wyraźnie Denis na końcu mówi, to był główny antagonista. Protagonista był antagonistą od samego początku i też widzimy to jako foreshadowing w pierwszej części, gdzie widzi przebitki na swój dżihad i w jakim nie chciałby się stać. Tu zostawiam teraz tobie przestrzeń Krzysztofie. Absolutnie się zgadzam, że to jest jedno z przesłań diuny i jedno z kluczowych. Drugim będzie cały czas ten przekaz ekologiczny. Pamiętajcie, że Giddy Prime jest taka, a nie inna z uwagi na to, właśnie jak uprzemysłowili swój świat Harkonneni, i to jest w skrajnej polarnej opozycji wręcz wobec Kaladanu i wobec tego, co robiła Atrydzi i w ogóle wobec tych planów terraformacji diuny. To jeszcze później wraca w ostatnim tomie, czyli w kapitularzu diuną, gdzie stąd jest. Kapitularz Duną, że planeta Kapitularz staje się Duną, ponieważ wie, wielkie materiali, nigdy nie pamiętam, jak one są tłumaczone na język polski, atakują Bene Dominatrixy. Tam się dziwne rzeczy dzieją, naprawdę. Tak. Tak? One generalnie są odłamem Bene Gesserit, które kontrolują mężczyzn za pośrednictwem seksu, więc troszeczkę coś takiego, co teraz. Which is like przypisali jednej z Bene Gesserit, która, która usiłowała kontrolować w ten sposób Fejderaufe i oczywiście mi uciekło imię. Natomiast rzecz dla mnie absolutnie kluczowa tak w tym temacie ekologicznym, bo to jest ważne, bo często się pojawia, i to też w argumentacji Filipa słyszałem, że, że nie ma czasu tak, filmowego na przedstawianie różnych rzeczy. No więc mogę powiedzieć, że ten czas można bardzo łatwo uwolnić. Na przykład nie musicie przedstawiać w ogóle Osobistych tarczy. Z takiego powodu nie musicie przestać Osobistych tarczy. Ponieważ osobiste tarcze przestają być istotne i relewantne, z wyjątkiem jednej sceny na, w amfiteatrze, w pierwszej części. Jaki jest tego skutek? Harkonneni oto popylają sobie z giwerami, strzelają do nich. W zasadzie więcej pada strzałów z broni laserowej innej, niż jakiejkolwiek innej. Jest tego skutek następujący, to znaczy, z perspektywy widza, który obserwuje pojedynek atrydów oraz pojedynek, czy znaczy nie pojedynek w zasadzie bitwę sardałkarów i Fremenów, to chciałem rzec. To jest ona nie ma żadnego sensu. To znaczy, po co oni walczą wręcz, skoro mogli użyć tego wielkiego lasera, który mają jak każdy szczep fremeński ma i był w stanie zniszczyć bez żadnego problemu harwestery. Tak? Tych, tych scen niszczenia harwesterów laserami jest tak dużo, że w którymś momencie pokazuje nam na dużym planie Ser, jak wiele harwesterów jest niszczonych co i rusz w ten sposób. To jest niekonsekwencja, która wywołuje różnego rodzaju bzdury z uwagi na to, że w średnim świecie wystąpił dzikat butleriański, który wyeliminował możliwość używania jakiejkolwiek tego rodzaju broni, w tym także broni masowej zagłady I to dlatego arsenał nuklearny atrydów i innych rodów jest tak bezcennym zasobem, ponieważ takiej broni się nie produkuje. W tym świecie nie bez powodu funkcjonują te osobiste tarcze, ponieważ wszyscy używają broni białej. Wyeliminowanie tego, moim zdaniem. Jest bez sensu, i teraz pokazywanie wcześniej wielu scen, w których te osobiste tarcze były istotne, no, staje się troszeczkę bez sensu w perspektywie tego, co jest w drugiej części. To, to... I takich pomniejszych niekonsekwencji jest na tyle dużo, że gdyby je wszystkie zgromadzić i pousuwać rzeczy, które były niepotrzebne, bo możemy w ogóle tego nie wprowadzać, to nagle byłoby czas na to zajęcie się kwestiami, które w moim przekonaniu. Wymagają zaadresowania i teraz to jest ten mój zarzut, jeden jedyny, który ja miałem wobec Dune drugiej, poważny. To znaczy fakt, że pierwsza część drugiej części jest mniej więcej w takim samym tempie utrzymana narracyjnym jak pierwsza. Spoko. Natomiast druga część, nie. W drugiej części tak przyspiesza akcja i ja dosłownie, a trzeba by wam wiedzieć, że jestem wielkim fanem muzyki Hansa Zimmera do pierwszej części, ja siedziałem w fotelu kino i miałem tak, Boże, wreszcie! I potem tak, o tak, okej. Okay. I znowu mam, o Boże, wreszcie mija 10 sekund, 15 sekund. Okej. Okay. Czyli utwór się kończy i scena się kończy. Co teraz będziemy mieli? A posłuchajmy sobie więcej, jak Stilgar będzie mówił o. O, Lisa, i Słysząc, jak Paul mówi coś innego. Znaczy, scen z Polem i Fremenami było nadreprezentatywnie dużo. Dzięki temu mamy świetnie ukazaną kulturę fremenów, ale hej, ją mieliśmy już ukazywaną w drugiej części, która tak wielu ludzi uspiła, niestety, pierwszej części Duny. Więc można było tutaj troszeczkę urwać tego czasu, nie wiem, 20 minut, 30 minut i zwiększyć udział tych scen, w których się rozstrzyga polityka tej galaktyki. Zwłaszcza jeżeli chcemy startować w Mesja, z messiaszem Duny w taki sposób, jak planuje to robić Han, e, Franz, Boże, drogi Leni Villeneuve, dlaczego chciałem Franz z niego zrobić rany? Herberta chciałem z niego zrobić rany. Boskie. W każdym razie, tam będziemy mieli jeden film, moi drodzy. E, ja wiem, że też można powiedzieć, że o, to jest przegadane i da się skompresować, ale ja już słyszałem to o części pierwszej Franka Herberta, że jest przegadana i da się skompresować i się nie dało nawet w dwa filmy. Stąd moje wątpliwości. Okej, okay, to ja już y, szybko odbiję to, co powiedziałeś. Mówiłeś o tych niespójnościach światotwórczo-fabularnych. Wyłapałem tylko jedną. Jestem w stanie ją bez problemu zneutralizować. Mówiłeś, dlaczego nie używano różnicy laserowych podczas ataku na płaskowyżu Arrakin. A, a, no tak, to, to jest chyba właśnie płaskowyż Arrakin. E, odpowiedź jest banalna. Po pierwsze, dlatego, że mieli potężne włączone tarcze i czekali, aż pojawi się praojciec wszystkich burz piaskowych. Pojawia się burza piaskowa. Nawet jest scena, w której mówią: em, Imperatorze, zbliża się burza i musimy uważać. To jeden z sardałkarów, dowódca sardałkarów, to mówi rozładuje tarczę, będziemy wtedy narażeni. Ta burza się pojawia i nie da się przekroczyć burzy z różnicami laserowymi. Oni przekraczają je na czerwiach, więc to nie jest tak, że mogli wziąć różnice laserową i strzelić. Myślę, że gdyby oni tam wkroczyli z różnicami laserowymi, to szybko ta walka by się zakończyła, więc to po prostu stawiałem na czerwie, którymi przekraczają przez te burze. No tak też było w książce, tak, że nakładają się na siebie trzy rzeczy. Po pierwsze właśnie ta burza, która dezaktywuje tarczę. Po drugie Broń atomowa, która niszczy tak zwany ten mur oddzielający Arrakin od, od, od pustyni. No i trzecia rzecz to jest atak zaskoczenia z tych, z tych dwóch stron. Więc, jakby moim zdaniem, tutaj kompletnie nie pasują różnice laserowe. Jak ktoś słusznie zauważył, użycie różnicy laserowej na tarczy daje efekt wybuchu jądrowego. Więc to jest zabójcze zarówno dla używającego, jak i. Jaki no, ale, no, ale ja mówiłem o scenie, w której Harkoneni popylają z tą bronią na samym początku. nie używają broni białej, i oni nie popylają jeszcze do tego wszystkiego na terenie czerwi, co w ogóle nie ma żadnego sensu. Chodzi mi o początek filmu. Natomiast jeżeli chodzi o scenę późniejszą z sardałkarami, właśnie cała rzecz polega na tym, że jeżeli nie wytłumaczysz ludziom, że buczenie tarczy z tego, co pamiętam, powodowało. powodowało ale Fremeni nie mają tarcz, więc działają po, na nich różnice. Mówię o sardałkarach, że buczenie tarcz powoduje rezonans i mogą zaatakować. Czerwie, jeżeli nie pokażesz tego widzom, to ludzie mogą tego Ale nie wiedzieć na teraz... pierwszej części. I teraz się pojawia pytanie ze strony kogoś, kto ogląda tylko film. Dlaczego jest tak, że Atrydzi i Sardaukarowie walczą w Arakin przez tak długo i w ogóle, co się tutaj dzieje, a tutaj nagle na Sardaukarów wypadają ludzie z piasku i ich pokonują bez żadnego problemu? Jasne. To chodzi o takie rzeczy, nie? żeby troszeczkę więcej pokazać tego kontekstu, bo to jest interesujące. Wprowadzasz technologię, która nie jest znana. To jest najbardziej charakterystyczna część tego uniwersum, że nie masz piłpiu jak w Gwiezdnych Wojnach, laserowego tylko masz skomplikowaną technologię, która łączy w sobie tam całą tradycję zbrojeniową, jeżeli chodzi o broń białą, z tym elementem futurystycznym w postaci tarcz osobistych. To jest interesujące. Okay. Jeżeli to eliminujesz, to wtedy robisz w kina, które jest teoretycznie kinem science fiction, właśnie takie proste marvelowe fantazy, gdzie w którymś momencie otwierają ci się portale, jak w Avengersach i wypadają z nich czerwie. No, wygląda to ładnie, natomiast trwa to 10 sekund. W związku z powyższym wydaje mi się, że to całe budowanie Wiesz, tego poczucia grozy armii sardałkarów, no, no poszło w gwizdek. A przecież ja pamiętam, jak zresztą dyskutowaliśmy tutaj na łamach bez schematu o tym, jak piękna wprowadzona scena z sardałkarami, z tym ich dziwnym językiem wokalizowanym, budowała klimat tej armii. A tutaj dostaję scenę, kiedy Szadam IV zjeżdża swoim wielkim pałacem i, yy, na, w pustynie i zostaje siedmiu sardałkarów. Z niego i mówi: Sardałkar! Idą. Do... W dym i giną. Znaczy, to jest. Saty ja się wtedy okay, zaśmiałem. To, Dla mnie to było satyryczne. To odniosę się do tych dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie nadążam za Twoją logiką. To znaczy, chciałbyś z jednej strony, żeby było więcej metrażu tego filmu i żeby dołożyć tam więcej rzeczy na temat polityki, na temat postaci, na temat mentatów. Jednocześnie chciałbyś, żeby ten film cały czas powtarzał rzeczy, które już raz powiedział, czyli marnować ten metraż. Wszystko o tarczach i różnicach, co powinnyś wiedzieć, zostało powiedziane bardzo konkretnie w pierwszym filmie w scenie, w której terem lecą z Lietkańc. Ona dokładnie tłumaczy, dlaczego harwestery nie używają tarcz, dlaczego nie można używać tarcz, bo jest coś, co ona nazywa sand sandworm frenzy. Czerwie zaczynają szar. To wszystko zostało powiedziane. Właśnie dlatego należy te filmy oglądać razem. Nie, nie chciałbym, żeby, żeby ten film musiał mi jeszcze raz tłumaczyć jak idiocie, bo wtedy powiedziałbym, że to jest marwelizacja kina. I to byłoby marnowanie cennego czasu. Aha, czyli mógł powtarzać to, że dla Fremenów ważna jest woda w każdej scenie i każdej sekwencji tego filmu, wyjąwszy tę sekwencję, w której Fremeni palą ciała Harkonnenów, ponieważ Denis Villeneuve chciał mieć tanie, tandetną klamrę kompozycyjną. Bo tutaj ci palą ciała atrydów, i o, popatrz, widzu, tutaj palą ciała Harkonnenów. Paralelizm, klamra kompozycyjna. Czyli to jest dobre, a powtarzanie informacji na temat technologii, tak, która to występuje... jest analogia. Tylko w jednym, tylko w jednym filmie i w żadnym innym nie jest istotne, bo zajęłoby to ile? 5 sekund zrobienia takiej sceny. Nie, nie, nie rozumiem. To ja nie rozumiem tej logiki. Hej. Wydaje mi się, że fakt, że tarcza per personalna, która się pojawia raz w filmie na arenie, kiedy wyłącza ją e, fade to jest zdecydowanie za mało jak na hmm, powszechnie dostępną technologię wojskową. Druga, ja mogę że... was pogodzić, mówiąc tylko, że jeśli szukacie logiki i spójności, to i książka ma z nią problemy, bo z książki dowiadujemy się, że imperator poszedł na podbój całej planety z armią mniej liczną, tak. aniżeli ta, z którą Austro-Węgry poszły na pierwszą tak. wojnę światową. I wiecie, to było... <śmiech> <śmiech> to, to było wyzwaniem, żeby okupować kawałek kongresówki i Serbię <laughs> takimi siłami, a co dopiero planetę. Tak, ja jeszcze tylko powiem szybko, bo chcę przejść do muzyki, ale um, tak samo ta scena, która ci się nie podobała z sardałkarami, którzy idą w stronę Muad'Diba po tym, jak wysadza um, um, wrota do tego namiotu um, imperialnego. No, mi się to bardzo podoba, ponieważ to pokazuje, czym jest shock and awe. Na, czym polegał, na, czym polegała, na czym polegał błysk geniuszu taktycznego pola Muad'Diba? On wiedział dokładnie, jak to rozegrać, mając znacznie mniejszą armię, jak wykorzystać desert power, jak wykorzystać kurzawy Coriolisa jak wykorzystać czerwie, jak wykorzystać element zaskoczenia i jak wykorzystać fanatyzm i nie przypadkiem w momencie kiedy dochodzi do tej sceny batalistycznej masz przebitki na perspektywę imperatora imperator siedzi w namiocie, dopiero co przyleciał, kąpieli jeszcze nawet nie wziął siedzi pod jego tronem Wladimir Harkon i nagle wszystko się zaczyna trząść. oni nie wiedzą co się dzieje pięć minut mija i młody puka do jego drzwi i wolałbym zobaczyć właśnie to, co zobaczyłem, niż widzieć Mładiba po raz kolejny walczącego, bo mocniejsze jest widzieć, jak wyłania się z dymu, wchodzi i robi to, co ma zrobić. I szacunek, jaki wzbudza, nawet u fader Rauty, który uśmiecha się na jego widok. Ostatnia rzecz, muzyka. Tutaj to już jest tylko i wyłącznie kwestia uznaniowa, wyłącznie kwestia subiektywna. Dla mnie. Ta ścieżka z drugiego filmu jest lepsza niż pierwsza. Dlatego, że remiksuje te najlepsze elementy pierwszego, bo jakby prezentuje je trochę w nowej formie. Pojawiają się takie utwory jak A Time of Quiet Between the Storms, który jest w Angelisowi najpiękniejszym utworem z obydwu tych ścieżek dźwiękowych. Jest fantastyczny Harvester Attack, Warm Ride, A Kiss the Ring, który jest naprawdę kapitalny, i ostatni utwór Lisa al tytułowy. No i, i nie wspomnę już o. E, Har Harkonnen, Harkonnen arena, który jest motywem głównym fade -outy. Naprawdę jestem wielkim fanem muzyki z obydwu dune, ale pierwszej ścieżki dźwiękowej trudno mi się słuchało bez oglądania filmu. Drugiej ścieżki dźwiękowej łatwiej mi się słucha bez oglądania filmu i ma więcej po prostu pięknych akcentów. Nie jest tak Egzotyczna i dziwna, ale ma też elementy, które mają sobie uczucia, emocje i serce, tak jak relacje między Czani i Polem. To tyle, jeżeli chodzi o muzykę z mojej strony. Marcinie, Ja się zgadzam, jeżeli chodzi o muzykę. Znaczy, moim zdaniem muzyka w pierwszej dniu nie brzmiała jak jedna bardzo długa suita rozgrywana na bardzo podobnych nutach i emocjach, a w drugim filmie muzyka jest dużo bardziej różnorodna, i te dwa utwory, które wymieniłeś, czyli utwór, który pojawia się na arenie. Harkonnenów i utwór, który pojawia się jako swoisty love theme pomiędzy, kiedy są sceny z Polem i Chani. On faktycznie przypomina mi i mi trochę przypomina muzykę z Aleksandra. I wreszcie, no, przypominam chociażby utwór Arrival, czyli ten, który gra, kiedy Paul idzie przez ten tłum, który się rozstępuje przed nim jak morze. To są kompozycje, które mocno zapadają w pamięć i świetnie akcentują momenty, które są, więc um, o ile um, zabrakło mi w pierwszej nie pamiętam, takiego motywu, który, który chciałbym odtwarzać w kółko i w kółko, tak tu uważam, że mam większe szanse na to. To ja bym tak, to znaczy yy, wydaje mi się, że rzeczywiście druga płyta może zyskiwać na odsłuchu, pod warunkiem, że się zrobi to przed pójściem do kina, ponieważ w przypadku pierwszej płyty miałem tak, że tak dobrze była zmiksowana muzyka z udźwiękowieniem filmu, że stwierdziłem, ja, ja, to mu, ja tego muszę posłuchać, to jest nieprawdopodobne w ogóle, co, co Hans Zimmer Zou? potem obejrzałem, jakich instrumentów używali. Natomiast tutaj wiedziałem już, na co stać Hansa Zimmera i chciałem dłużej słyszeć te dźwięki, które płynęły z ekranu i w Deni Wilne z jakiegoś powodu stosował okropny zabieg, nie znoszę, znaczy usinał muzykę w pół i była później cisza. Ja wiem, ja wiem, że można malować ciszą, ale on to robił notorycznie, za każdym razem, kiedy pojawiał się jakiś konkretny utwór, więc ja wypowiedziałem się na temat muzyki w swojej recenzji, że było jej za mało i miałem właśnie to na myśli. Nie mówię, że druga płyta jest gorsza od pierwszej płyty, bo no i wiecie, jak to jest z pisaniem drugiej płyty w tej samej serii. Musicie używać repryzy, musicie używać remiksu, żeby to było wciąż to samo uniwersalne, są muzyczne. Siłą rzeczy będzie mniej egzotyczne, mniej yy... Rewolucyjne, mniej awangardowe. Natomiast jeżeli chodzi o film, zdecydowanie lepiej była zmiksowana muzyka w części pierwszej. Wyjątkiem stanowi parę scen. Po pierwsze, cała scena jazdy na czerwiu i jego kiełznania. Oczywista sprawa, swoją drogą bardzo długa scena. E, następnie, e, atak na harwestera. Świetne brzmienia i świetne dźwięki. No i sama finalowa bitwa. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy też to wysłyszeliście, ale ewidentnie w e, Warm Attack jest zmiksowane też. E, Motyw muzyczny z Dark Knight Rises. Tego bardzo charakterystycznego. desz i basara, basara, Tak, desi, desi, dokładnie desi. to. O tym samym pomyślałem stary. Dokładnie to. To jest tak, niesamowite. Tak, I tak, To jest tak. to, co ja kocham u Cimera, że on, jak się śledzi jego karierę muzyczną, on, on jest mistrzem remiksu. Jak kiedyś słyszałem polowanie na Czerwony Październik, to ja sobie myślę, a to akurat było po piratach z Karaibów. Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz ja znam skądś ten motyw. Tak. Więc u niego powracają te rzeczy i, no, i to jest to jest To się plagiatem nazywa. Ale, ale można sobie. To ja zawsze uważam, że auto-plagiat nie istnieje, ponieważ plagiat musi no skrzywdzić właśnie. drugiego człowieka, nie? Villeneuve w tym wynosi siebie, na, znaczy nie Villeneuve, tylko Hans Zimmer, wynosi tym siebie na piedestały. Więc jeżeli chodzi o udźwiękowienie, samo w filmie mistrzowskie, natomiast zmiksowanie muzyki z udźwiękowieniem, nie, moim zdaniem trochę gorzej. A nie masz takiego wrażenia? Panowie, zapamiętacie ten dzień jako dzień, kiedy niemal pojmaliście admirała Marco Ramiusa. <laughs> e, ale powiem wam jedną rzecz. W mojej wymarzonej diunie, która byłaby serialem, do którego scenariusz napisałby Aaron Sorkin. Muzykę napisałby Peter Gabriel. O! A, a powiem już... wam dlaczego? Ostatnie kuszenie, ostatnie kuszenie Chrystusa. Chrystusa, oczywiście. A więcej duduku powinno być. W... I Ptasiek. Berdy. Um, a nie masz, bo tak powiedzieć, Krzysztof, że miałeś wrażenie, że muzyki było za mało. A nie uważasz, że to jest dowód na to, że ta muzyka tak dobrze zlała się z tłem, że przestajesz na nią zwracać uwagę. Bo ja jak poszedłem drugi raz do kina, to specjalnie po Twojej recenzji zwróciłem na to uwagę. Mm -hmm. Jest tyle. Dla mnie jest tyle samo muzyki, ile było w części pierwszej. Muszę na to też zwrócić uwagę, będę no. drugi raz oglądał wtedy, Taki bo, mam bo na pewno planuje. Ale natomiast jeszcze przy, przypominam sobie, Lucyfer napisał na czacie, że jest, była świetna muzyka przy całej tej scenie na arenie Harkonnenów, e, a e, nie muszę powiedzieć o tej Cury. scenie, bo to jest najlepsza scena filmu. E, I ona jest niesamowita także ze względu na to, ja się doczytałem. Dajcie spokój. Ja się do, doczytałem, że mm, są dwie teorie, spokój. że albo to jest rzeczywiście fikcyjne czarne słońce, albo że to jest niebieskie słońce, które funkcjonuje w naszej przestrzeni teoretycznie może. Przynajmniej, i ono wywołuje taki efekt desaturacji, i to mieliśmy w filmie Pitch Black z winem dieselem. Tam też było dokładnie to zastosowane, tylko że oczywiście tutaj podkręcili troszeczkę bardziej te czerni i biel. I nawiasem mówiąc, ja który nienawidzę czerni i bieli, zauważyłem, że jak Bene Gesserit obserwowała arenę przez swoje dziwne binokulary, binokulary. to tam były taki niebieski had, więc to nie jest w 100% tak. czarno-białe. I... I... Zaznaczę, to jest tylko efekt kolorystyczny, i tej szaty zmieniają zmieniają kolor pod wpływem tego światła na białe. co jest no, I jeszcze fajerwerki. Znaczy, to jest mistrzowskie światotwórstwo. Absolutnie. Fajerwerki, które wyglądają jak rozlewający się atrament. Tak, to właśnie światło nie, nie ma innej sytuacji w moim życiu, kiedy mógłbym powiedzieć, że raduje mnie widok ciemnych kleksów na białym tle. Ale doprawdy tak było, jak, jak, jak to zostało zrobione. Ale pamiętasz. A odwrotnie. Ja by... Byłem, by, by, byłem z tobą Marcin kinie, za drugim razem i setki wymiarów napisał na czacie najlepszy motyw muzyczny, jak żołnierze Harkonnenów na początku wzbijają się w powietrze, wykorzystując dryfy. To jest Zaczy, mas... Jak mówisz żołnierze Harkonnenów, to tam mógłby lecieć muzyka z Benny Hilla i tak by mi się podobało. Ale... Ale zgodzę się i w ogóle sama ta scena, ona wygląda jak obraz Velasqueza, gdyby Velasquez malował żołnierzy w kosmosie, którzy hmm. noszą się w powietrzu. Przez te kontrasty, no. To jest prawda. Prze, ale prze, przepiękna absolutnie. I zauważcie, że to był też przykład sceny, będę cały czas grał na swojej skrzypce, gdzie jednocześnie możemy pokazać, przy swoją drogą też zmianach we względem oryginału książkowego, ale już po mniejszych moim zdaniem dobrych, że możemy pokazać scenę batalistyczną, ale równocześnie w tle możemy pokazać jakieś właśnie machinacje polityczne i tego barona Harkonnena, który się nachyla, genialny Stella Skarsgård. Dlaczego go było tak mało? I dlaczego mu dali taki koniec, że on plezie się jak Jakaś gnida A wiesz dlaczego go bo on sam sobie eee. tego życzył, bo on nie był w stanie, znaczy naprawdę przechodził ciężki proces charakteryzacji. 8 godzin. On o godzinie drugiej przychodził i siedział do godziny 10 e, nad ranem. Dobrze, mógł zagrać to cierpienie. <grym> znacie, znacie tą wspaniałą historię z, tak, mar z Maratończyków. Mar no tak. Nie spał trzy noce po to, żeby oddać to skrajne zmęczenie i tak dalej a Lawrence Olivier spojrzał się na niego i powiedział fascynujące, nie myślałeś, żeby spróbować aktorstwa? <grystanie> to jest <z> dedykacja <grystanie> dla wszystkich aktorów metodycznych, którzy psują ludziom życie na planie, zachowując się jak primadonny. W każdym razie ja muszę też bardzo pochwalić nie tylko muzykę, ale po prostu udźwiękowienie w tym filmie. Znaczy to jest nieprawdopodobne. Mm -hmm. My się Krzysztof zachwycaliśmy trzy lata temu brzmieniem włączanej tarczy dryfów barona pracującego harwestera dziwi, brakuje odpalanego Ornitoptera. No naprawdę wydaje mi się, że to idzie teraz na jakiś zupełnie nowy poziom, ale nie, nie miałoby to takiego wymiaru, gdyby nie Hakopsa, czy też Chakopsa, jak to woli, czyli język Fremenów. To naprawdę brzmi dobrze. Mm -hmm. Bardzo często słyszysz fikcyjne języki, widzisz, że oni wykuli je sobie na pamięć, a przez to zabrakło emocji. Znaczy oni odbębniają to, co zapamiętali, ale nie potrafią wyrazić tego w tak sposób naturalny, jakby to był ich naturalny język. I naprawdę miałem takie wrażenie, że i Zendaya, i ta szpiegini ich e, fremeńska, która jest koleżanką Zendai, i, i, i Javier Bardem znakomicie brzmią, używając hakopsa znacznie lepiej niż na przykład Lady Jessica albo, albo Paul Atryda, którzy używają tego mniej. To było bardzo przekonujące, już nie mówiąc o wszelkich dźwiękach, czy paszczą wydawanych audio kawałków, które służyły im do komunikacji. Także. To, to są takie drobne rzeczy, które budują właśnie tę immersję. Uwielbiam w Dune immersję i nie tylko można ją uzyskać przez plastyczność. I, i to, tego że Stilgar miał inny akcent. Bo e, był z południa. Ale to tak, to, to Krzysztof, Krzysztof najlepiej z nas będzie wiedział, czy pojęcie akcentu byłoby znane nomadom pustynnym, i na, jak oni by to nazwali. Ale co jest ciekawe, że na Półwyspie Arabskim wiara w Mahdiego była właśnie na południu. To, to takie plemiona jak Chimiaryci wierzyły w Magdiego z prostego powodu, bo stracili swoje państwo. I wierzyli, że przyjdzie ktoś, kto im to państwo odbuduje. A kiedy ta wiara przenosiła się stopniowo na części centralnej i północnej półwyspu arabskiego, to początkowo była wyśmiewana. Dopiero pokolenia, które w to wierzyły, i tak dalej, sprawiły, że potem. Machdych mieliśmy przez całą historię w miejscach tak odległych jak Sudan, więc to jest wprost wzięte z historii, że jakaś, jakieś przekonanie z dalekiego południa zaczyna swój marsz na północ, a marszu idei nie da się zatrzymać. Swoją drogą, ten język, o którym mówi Filip, jest stworzony przez, no, genialnego ksenolingwistę, czyli człowieka, który tworzy sztuczne języki, Davida Petersona, nie mylić z Jordanem Petersonem, zupełnie inni ludzie. tam ludziom, też tworzy innym, fikcyjne rzeczy. <laughs> tak, zupełnie innym wkładzie w rozwój naszej cywilizacji. W każdym <laughs> razie, David Peterson siedział rok nad tym, jakiegoś nieprawdopodobne to jest, i on tłumaczył wiele razy, że ludziom się wydaje, że fikcyjny język to jest to, jak ja sobie walniesz karsumu Alfura Rambindin i to już brzmi fajnie. No nie, zabrzmiało to kretyńsko, ja zabrzmiałem jak debil. I coś jest takiego dziwnego w naszym mózgu, że przez to, że się oswajamy z tym, jak brzmią języki naturalne, oczekujemy pewnych połączeń fonicznych w językach sztucznych i Peterson się w tym specjalizuje do tego stopnia, że jest jedynym człowiekiem w Hollywoodzie, którego o to proszą. On robił język przecież wcześniej do Traki w Grze o Tron, ponieważ w oryginale Pieśni Lodu i Ognia jest bodajże jedna fraza w dotraki. I robił też język wysokowaleryjski, który się pojawił i w Grze o Tron, i w House of the Dragon, więc wiecie, ciekawa fucha tak swoją drogą. Nie, w ogóle gość jest niesamowity, bo on dostał to jedno zdanie, Valar Morgulis Valar Dohaerys, tak. i powiedział, a, czyli is oznacza tryb rozkazujący. Mm. No. I stąd zaczął budować do tyłu język. Szkoda, że nie wykonali tej roboty z językiem Imperium, bo to jest język, który się nazywa w, w świecie... Mówisz o dmiennej... pieśni, ro... aha, od junia. Nie, nie, anglosłowiańskim. Więc y, Herbert to pisze w latach 60. więc on sobie wyobraża, że koniec historii będzie tak wyglądał, że świat anglosaski zleje się z sowieckim. W związku z powyższym, ten język, którym na przykład jak rozumiem, mówiliby saudałkarzy, byłby jakimś miszmaszem angielskiego i rosyjskiego mm -hmm. jak w mechanicznej pomarańczy. To, to naprawdę mogłoby genialnie brzmieć. Przy czym jeszcze nie ma też pewnych wątków religijnych, jak na przykład to, że obowiązującą religią w imperium. I, yy, o Jezu, to jest mieszanka wszystkich religii, a jej podstawą mm -hmm. jest tekst religijny, jakim jest pomarańczowa Biblia, zrewidowana Biblia protestancko-katolicka, która zresztą gdzieś tam została ukuta przez Bene Jezerit, ale ponownie to nie są rzeczy, które mają aż tak duże znaczenie. Zgodzę się, że ja mam tę perspektywę. Smakosza historii, ale mam też tę perspektywę entuzjasty światotwórstwa. Tak jak Krzysztof dokładnie. I bardzo jednak cierpię, kiedy wiem, że nie było żadnych wątków Gildii Kosmicznej. I nie było no, rzeczywiście mentatu. Nie, nie było nawigatora. Czy... Czy... O, ludzie zapamiętaliby nawigatora do końca życia, gdyby go zobaczyli. Tak. <śm> ale Tak. <śm> właśnie wiecie, że ja bym byłem autentycznie ciekawy, jak to zrobił, biorąc pod uwagę to, że wersja lynczowska była okropna. Ja bym tam strasznie cierpiałem, bo ja bardzo nie lubię groteski w fantazji. Ale nawigator był spoko. Ale no, nawigator no, jest. No, okay, no, ale w tym... W każdym razie, no to, t, Tlajlaksjanie też tam ciekawie wyszli, ale to jest w ogóle sz, szeroka dyskusja. Natomiast no to już diuny będzie. Te, może, właśnie, no tak, musi być. W, w być. w każdym razie ja bym. Ja, z przyczyn, których nie ujawniajmy. W każdym razie e, myślę, że Gili nie jesteśmy w stanie, braku Gili wytłumaczyć. Bo to naprawdę, zauważcie, że były takie momenty, kiedy pokazywali nam jakieś przebytki na Harkonenów, którzy patrzyli na jakąś bieda mapę holograficzną diuny i mówili, że o tam jest południe i tutaj, tutaj gasną nam jakieś światełka. Ta scena była bardzo. Za długa i ona służyła tylko temu, żeby w którymś momencie pokazać, że raban komuś poderżnął gardło. Zamiast tego, zamiast tej jednej przebitki, ja chciałem troszeczkę o nawigatorach i temu, w tak. zasadzie, dlaczego oni są ważni, bo zauważysz, że to jest ta jedna rzecz, o której nie wiemy. To znaczy, melanż jest giga ważny dla Bene Gesserit, to wiemy. Melanż pozwala na tworzenie tych matek przełożonych za pośrednictwem wody życia z czerwia, to wiemy. E, super, czyli wie, ma właściwości narkotyczne, wspomaga dobrze. Natomiast nie wiemy nic w zasadzie na temat tego kluczowego znaczenia. Dla gildi nawigatorów. A wiecie, to mi przypomina Mass Effecta, tak? Fani się oburzali strasznie na zniszczenie przekaźników masy, mówiąc słusznie: No, co mi z tego, że, że Shepard wygrał lub przepardzica w moim uniwersum, jak rozbili przekaźniki masy i wszyscy zginął, bo w tym świecie nagle nie ma handlu, nie ma polityki, nie ma niczego jak u Kononowicza. W związku z powyższym aż prosiło się, żeby ten wątek rozbudować. I jeszcze jedna mi się przypomniała bzdurka światotwórcza. To znaczy, pamiętacie tę scenę, że ornitopter nie był się w stanie przedzierać przez burze piaskowe? No więc tutaj jest taki jeden ornitopter, nawiasem mówiąc, który się pojawia na południu, i, i on, on, on jest cacy. Nie wiem skąd on się tam wziął i jakim cudem. Ale oni już się e... dostali na południe. To znaczy, Ale najpierw. Jak, jak oni przenieśli ten ornitopter? To jest pytanie. N, n, nie, nie mam zielonego poczerwienia. No, no, nie mam no. <gry> ludzkim wysiłkiem woli. Ale natomiast, kiedy mówię, Mówisz o tych scenach, kiedy Harkonnenowie losowo mordują losowo dobranych podwładnych, to ja bym tak. powiedział tak. Mi się wydaje, że to jest też pewien zabieg, który ma jeden cel. Jeżeli pokazujesz czarne charaktery, które wiecznie przegrywają i wykazują się w dalszych scenach. Skrajną niekompetencją w walce. Czy raban, który najpierw ucieka, a następnie zostaje pokonany przez mm, Gernea Haleka i Raban ja wymordował więcej swoich niż Fremeni wymordowali jego żołnierzy. Tak. Hmm. E, no to oni nie są straszni, są śmieszni, więc co możesz zrobić, żeby byli straszni? Pokazujesz sceny performatywnej przemocy przez nich dokonywanej i wtedy mówisz, a nie, dobra, oni są straszni. Tak, tak. I to, to jest po to, to jest moim zdaniem. Bo w przeciwnym wypadku zarówno Sa Saudałkarze, jak i Harko okazaliby się być tak żałośnie słabi i niekompetentni, że właściwie wystarczyło ich popchnąć i się przewrócili. Tak, powiem Wam do... znaczy, dla mnie obraz, i tu się zgadzam z Krzysztofem, aby last stand Saudałkarów ma w sobie coś z żywotu Briana, czy z Monty Pythona, nie z legionu samobójczego, to znaczy. Um... Oni jednak powinni być znacznie kompetentniejsi w walce, biorąc pod uwagę, jak, poszatk jak poszatkowali w konfetti armię atrydów w poprzedniej części. Znaczy, tam rozumiałeś, że dobra, z nimi nie ma żartów. A tutaj, jak się okazało, dziwnie łatwo to wszystko poszło fremenom. I czasami się używa w popkulturze takiego zabiegu, że no dobra, tamci niby byli tacy straszni. Co prawda ich łatwo pokonaliśmy, ale jednak kluczowa postać umiera. Nie będę I wtedy komunikujemy, że jednak coś tam z tym, coś jednak w sobie mieli. Nie, nie będę wykonywał roboty za reżysera, ale jest charakterystyczna rzecz, która może przynajmniej pomóc wyjaśnić albo zinterpretować to, dlaczego mają sposób na sardał karów. To jest przyjrzyjcie się sposób, w jaki walczą Fremeni, a właściwie nie Fremeni, tylko Fedajkini. Czyli ci najbardziej fanatyczni, najlepiej wyszkoleni żołnierze. To są ci żołnierze, któ których Paul i yy, yy, Jessica wytrenowali także w sztuce Bene Gesserit, Prana i Bindu. Tak. Zwróćcie I uwagę... I również ich ćwiczył. Tak, rozumiem, ale zwróćcie uwagę styl walki. i to jest wizualnie zaprezentowane, że kiedy na przykład Chani rzuca się na Sardaukara i to kilkukrotnie jest pokazane, nie tylko w przypadku Czani. oni najpierw obezwładniają ich w jakiś sposób ich uziemiając. Na przykład podcinają im nogę, albo zakładają im jakąś dźwignię. To znaczy, oni jakby mają sposób na ich sztukę walki. Nie, ja nie mówię, że tak kon konkretnie było przemyślane, ale to może też tłumaczyć, dlaczego znaleźli właśnie sposób na sardałkarów. Tym bardziej, że w książce jest mowa o tym, że na, na trzech zabitych sardałkarów przypada jeden zabity fremen, więc to wciąż są mężni wojownicy. Ale rzutem... jest, jest, jest jeszcze jeden element ryzyk w książce. Sardałkarowie jako. Siła bojowa nieprawdopodobnie stracili na jakości przez te wszystkie lata rządów e, ostatnich Korinów. I tam jest podkreślane Gnuśnieli. w książce wielokrotnie, że bogactwo, że luksusy, tak. że korupcja, tak. niedofinansowanie. Piwko, niedofinansowanie. Wiecie, zniszczyły siłę bojową Saudałkarów, którzy zachowali swoją legendę, ale nie byli już tym. Trochę jak legiony rzymskie, które już nie były tym. tymi, jak sarmacja do no wcześniej. Tak, a czy używając absolutnie obraz zaburczego przykładu, pamiętajmy, że mm, polska Husaria, która święciła tak wielkie triumfy w bitwie pod Warszawą, została rozstrzelana zanim dobiegła do Szwedów. Tak. I rzucę Wam dwie, dwa hasła, i to też może jest inspiracja dla czatów. Tak, myślę, jak, jak można by zrobić ten film jeszcze lepszym. I, I pierwsza rzecz, która mogłaby rozwiązać ten problem sposobu ukazania Harkonenów, gdzie. Zgadzamy się w pełni we trzech, że to jest duże zaniedbanie Wilnewa i to, że nieprzystosowalny do końca nieprzystosowalny jest ta reguła zniuansowania głównego bohatera, a nawet częściowo bene Gesserit, ale już na przykład nie, nie Harkonnenów. Jest ten kluczowy moment, w którym Wladimir Harkonnen mówi na baronowi swojemu bratankowi: Ja mam sposób na to, żeby szantażować imperatora, bo mam dowody na jego udział w przewrocie na Arrakin. Eee. Kurczę, dlaczego tego nie było więcej? Dlaczego nie dostaliśmy czegoś więcej między baronem a y, y, imperatorem? Ja już nie mówię o postaci hrabiego Hasimira Fenringa, tak, którego zabrakło tutaj. On, on zniknął, no właśnie. Bo... On zniknął, nie było go, on był emisariuszem. Ale była jego córka w jego, Margo, żona, jego żona, Margo, żona. tak, tak, tak. On był eunuchem, więc była tu tak Bene Gesserit, wiele mógł zrobić, pamiętam, ale Prawda? tak, tak, tak. Ona tak, była tak, Bene Gesserit, a on, jako ciekawostka, powiem, był... Nie... Ona ma zabezpieczyć materiał genetyczny Fejda, tak. bo, że wyraża się a, niezwykle szarmancko i dyplomatycznie. Ale swoją drogą to jest akurat dodatek, znaczy w książce jest aluzja do tego, ale ja się strasznie cieszę, że to wprowadzili, bo to buduje właśnie cały czas ten lore Bene Gesserit, że, że one są all about genetics, tak? że istotne jest to, żeby cały czas zabezpieczyć Spieczać esencję, jak zupełnie jak Abatur w StarCraft. Nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło. All about the jeans. I collect essence. <laughs> tak, da haka. Ja wiedziałem, że wszyscy rozpoznają odniesienie. Um, to, 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 chociażby wprowadzając ten wątek intrygi barona przeciw imperatorowi, to są właśnie te plany w planach, czyli to, że on miał ewentualnościowe rozwiązania. E, to byłoby coś interesującego i to gdyby Fate się w to w jakikolwiek sposób włączył, na pewno by to zniuansowało trochę har Harkonnen, a przynajmniej zdjęłoby trochę to odium no, kretynów, no, dresów, tak? Szczególnie przez Rabana z, zilustrowanych, oni, ale też oni nie fejda. zdobyliby tej pozycji i tego bogactwa, gdyby byli tak nieprawdopodobnie głupi. Tak, i tak, im, i tak impulsywni, <laughs> tak impulsywni zaznaczmy. Druga rzecz, która wydaje mi się byłaby naprawdę ciekawym rozwiązaniem i by, by, bylibyśmy zadowoleni przede wszystkim światotwórczo, ale również fabularnie. I mielibyśmy zwycięstwo na kilku polach. To znaczy, Fremeni byliby ukazani bardziej jako niejednoznaczni, mielibyśmy kosmiczną gildię i mielibyśmy więcej o samym Arakis jego znaczeniu i znaczeniu melanżu dla uniwersum. Wyobraźcie sobie taką scenę, że Stilgar mówi do pola: Dobra, jesteś już Fremenem, jedziemy na czerwiu załatwić pewną sprawę. Jadą na czerwiu na środek pustyni i pojawia się statek gildii kosmicznej, wychodzi nawigator i oni przekupują go przyprawą. Bo co robił Liet Kains? Liet Kains przekupiał e, gildię kosmiczną, żeby wyłączała swoje satelity nad tą częścią planety, gdzie rozpoczęła się terraformacja. I wyobraźcie sobie spojrzenie Pola, który powiedziałby, kurwa, wy przekupujecie gildię kosmiczną, oddajecie przyprawę i dogadujecie się z gildią kosmiczną za plecami Imperatora, na co... Powiedziałby Stilgar tak, bo kontynuujemy Sen Liet Kines, co pięknie komplementowałoby to, co wcześniej pokazał Lady Jessica w zbiorniku wodnym. No, można było to zrobić, można było upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. E, no, ale tak się nie stało, niestety. I jasne, Denny Winnef... Wie, wiecie, to też jest zasadnicza sprawa, że My wsioczymy na Deni Wilnewa, że nie dostaliśmy tego więcej, co byśmy chcieli dostać. Tylko nie wiem, co boli bardziej. To, że tego nie zobaczyliśmy, czy to, że to zostało nakręcone, ale my tego nie zobaczymy. Jak sceny z Tufirem-Hałatem, jak scena bankietu w pierwszej części. Są zdjęcia z planu, które pokazują, że było więcej Pajtera de Vries. Czy też De Vries, hmm. zależy jak to czytać. Było więcej Lied Keynes, było więcej Shadow Mapes, czyli tej podręcznej, która się pojawia. Wybrana zostaje przez Lady Jessica i daje jej krysnóż. Było na pewno w drugiej części więcej samego Tufira Hałata, który działa na usługach harmonicznych. Wyjdzie wersja reżyserska, tylko tak, pięć. Ale on nie wydaje lat. wersji reżyserskiej do jasnej cholery. To niech przestanie być głupim, upartym Denisem Rozrabiaką nie. i y, ogarnie się, ponieważ wiecie, Analogia, która przyszła mi do głowy w, po pierwszej fali komentarzy, które są naprawdę to nie jest tak, że połowa ludzi nienawidzi, a połowa. Nie absolutnie to nie jest tak, aby YouTube chciał polaryzować. Ludzie mają zastrzeżenia, jakieś, nie wiem, tak 20-30% max, a 70% jest zachwycone. I to jest całkowicie naturalne i zdrowe, ponieważ tak. naprawdę jest to dobry film. Tak. Y Natomiast I wszyscy się rozpuścili przez scenie Long live the Słuchajcie, Fighters. to Wielu samo Dobra, przecież to było z władcą pierścieni, z powrotem króla. Ja wyszedłem z tego filmu rozczarowany. I dopiero jak wyszła wersja reżyserska, powiedziałem: No! No i to rozumiem, to znaczy cały ten problem z narrative pacing, czyli z tempem prowadzenia narracji, który jest straszny w Powrocie Króla w wersji kina. i Nie mam pojęcia, jakim cudem to dostało dla Oscarów. chyba było raczej dla uhonorowania całokształtu, mam wrażenie, więc ten sam kazus, jak my teraz oceniamy pierwszą i drugą część Diony. Dopiero Powrót Króla jest oglądalny. Ja, ja nie wybrałem sobie obejrzenia teraz Władcy Pierścieni w wersji reżyserskiej. To jest dla mnie, nie zwłaszcza wywoły. Powrotu Króla, bo wiecie, w, no, w dwóch wieżach tam jest parę takich scenek dodanych, za, nawet niektórych slapstickowych w postaci tych drzewek, które zabijają wszystkich orków, pod, pobitnie pod Helmowym Jarem. Więc, więc absolutnie, druga rzecz, też bardzo często przywoływana, jeżeli chodzi o adaptację. Wszyscy pamiętamy tak ten Helmowy Jar, no on ma trzy strony w Władcy Pierścieni, dokładnie. Więc y, można zrobić coś z niczego nawet i uczynić z tego na tym polega adaptacja. Rzecz, sprzedaje. Pewnie, I na tym, tym polega adaptacja. Pamiętacie, adaptacja. pamiętacie, pamiętacie Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta z tego wycięto 40, 40 minut? Czytaj no, fabułę. Właśnie. Wycięto z tego filmu fabułę i zostawiono sceny batelistyczne i dwie garści poprawności politycznej. A propos, czekam na wersję Natomiast reżyserską kiedy... Napoleona. <głos> <głos> e, więc, jeżeli jest wersja reżyserska Napoleona, w której Napoleon ma, wiecie, charyzmę. To, no. to chciałbym ją zobaczyć. A to jest Napoleon. To nie dojdzie, ma... których szukasz. A jeśli nie ma, to uważam, że rodzina Bonapartych powinna pozwać. Tak, ja za ten film. No em... niestety, rodzina Korinów nie, nie, nie pozbił. <laughs> ponieważ po Miku... Pozew zbiorowy różnych rodzin cesarskich. Tak. Mikuch napisał. i lansradu. Myśmy w ogóle lansradu nie zobaczyli tak na naszym mówiąc. Ale to już chyba byłoby zbyteczne. rzeczywiście. Mi może pokaż nam w Mi Alona Sorkina, lansard by zajął 40% filmu. Mikuch... Nikoch napisał na czacie coś, co mnie rozsierdziło. Dorzucił tylko kamyczek do tego ogródka. Hasimir Fenling też miał. <noise> Hasimir Fenling <noise> też miał nagrane sceny, ale finalnie zostały wycięte. Nie sądziłem, że kiedykolwiek mi. to powiem, ale. Ciekawe, mo... czy grał go Mickey Rark. Życzyłbym sobie, aby Danny Villeneuve jednak odpalił protokół Patryk Vega. I żeby. Już się tłumaczę. Mam wrażenie, że zrobił to wymyślając Harkonenów. <noise> Żeby, żeby zrobił to, co Patryk Wega swego czasu zrobił z Pitbullem, czyli wypuścił film, który nie miał sensu i był słaby, ale to dlatego, że nakręcił sześciodcinkowy serial. I nie widzę przeszkody, żeby jeżeli te sceny zostały nagrane, jeżeli rzeczywiście wystarczy tylko postprodukcja, żeby Warner Bros. powiedziało, kochamy was fani, szanić Deni, bo już po Mesjaszu Duny nie będzie miał nic do powiedzenia w świecie mhm. Duny. Hmm. Żeby wydać dziesięciogodzinną wersję, taką sułtańską, taką, wiecie, mładliwską wersję Dune y i, i naprawdę... No, The boże, to, 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 Tak, bo to brzmi jak edycja kolejnej gier Ubisoftu The Paddyshack Edition. The eee. tak. Panowie, na tak, koniec... Swoją drogą, wiem, że, wiem, że mówię to dwie i pół godziny za późno, ale francuskie Dzień dobry. i dobry. odmieniają się przez przypadki w języku polskim, a więc Denisa Wilnewa. Denisa Wilnewa zatem. Chciałbym na koniec trochę spróbować powróżyć z wami i jeżeli możemy założyć, że wersja reżyserska, serialowa, bo każdy z nas by tego chciał, myślę, że mówię także w imieniu osób, które są na czacie i nas słuchają. Jeżeli to możemy włożyć między bajki i pozostawić w sferze marzeń, to z pewnością możemy spodziewać się Messiasza Duny, czyli kontynuacji. Ty, Marcie, nie masz Messiasza Duny jeszcze przed sobą, ale tym ciekawsze mogą być Twoje oczekiwania względem tego, co nastąpi. Tym bardziej, że dla ciebie między innymi Denis zrobił setup tego zmieniając nieco zakończenie oryginalnej Diuny więc chciałbym od ciebie zacząć czego byś oczekiwał czego byś się spodziewał po kontynuacji tudzież szerzej w uniwersum Diuny które można zamknąć na małym bądź wielkim ekranie użyłbym pewnej metafory kiedyś jak rozmawialiśmy we dwóch na temat płyt Depeche Mode to miałeś bardzo ciekawą obserwację: że płytę tps odkłada się z dwóch stron. One nie muszą odpowiadać dwóm stronom płyty winylowej, mogą być między sobą przemieszane, ale jest to strona popowa i strona kosmiczna. Strona popowa dostarcza singli, które sprawiają, że da się tego słuchać, płyta się sprzeda, ludzie będą chcieli tego słuchać na koncertach. Strona kosmiczna jest zaś tam, gdzie puszczają się poręczy i robią brzmienia i dźwięki, których nigdy w życiu nie powinien był zrobić wysoko sprzedający się zespół muzyczny i jak ktoś celnie zauważył w przypadku ostatnich płyt Depeche Mode inteligentniej byłoby wymienić B-side'y z singlami, ponieważ B-side'y były najlepszymi utworami jakie napisali. Otóż ja bym był zafascynowany, gdyby Denis Villeneuve powiedział no to już zbudowałem markę dla tej Dune'y a teraz chciałbym puścić się poręczy. Teraz chciałbym pokazać te wszystkie najdziwniejsze, najbardziej popieprzone, najbardziej udziwnione rzeczy i poświęcić im czas. I zdaję sobie sprawę, że wielu ludziom się to nie spodoba, ale mam już tak silną pozycję, że mogę sobie na to pozwolić. Ludzie i tak pójdą do kina dla cholernego opakowania z popcornem, mm -hmm. z którego wystaje. Czas. myślę, że taki będzie Mesjasz Dune. Jest szansa I bo Gdyby Villeneuve powiedział, jakby wiecie, jeden dla mnie, jeden dla nich, jak mawiał George Clooney. Jeden film robię dla siebie, jeden film robię dla, dla biznesu. Na roście Jamesa a trzeci Franco dla nikogo. Pad... Na roście Jamesa Franco padły słowa, a James robi podobnie. Jeden dla nich, trzy dla nikogo. I uważam, że Willem już wykazał się odwagą z jedną rzeczą. Żyjemy w czasach, kiedy nic nie może być poważne, wzniosłe, epickie, górne i chmurne. Musisz natychmiast wejść z ironią, musisz natychmiast kontrować humorem. Wszystko musi być prześmiewcze, musi być zblazowane, jasne, widzieliśmy to, mamy koszulkę. Jest tylko jedna taka scena w tej dunie. To jest ta scena, która przypomina mi żywot Briana. Jest tak skromny, że Mahdi będzie udawał, że nie jest Mahdim i tak dalej. Jakby ja nie potrzebuję comic relief w tym filmie. Nie boję się patosu, ani trochę. Uważam, że potrzebujemy go. To stałeś w pierwszej I... Dune'ie. I dlatego uważam, że skoro, skoro już zdobył się na tą odwagę, no to teraz powinien zdobyć się na odwagę, żeby wziąć wszystkie udziwnienia, które są u Herberta, i je pokazać. I to jest piękna klamra kompozycyjna ze śmiałością i artyzmem chodorowskiego. Krzysztofie. No to ja, jak widzicie, lubię czasem rewidować opinie, które podaję w stosunku do różnych utworów. Zdarzało mi się to wiele razy i bardzo lubię ten proces, ponieważ on pokazuje, że krytyka ma sens. Nawet jeżeli te nasze głosy nie docierają do uszu, które mogą słuchać, to one jak gdzieś tam rezonują. I Chciałbym, żeby moja krytyka tego, że jest za mało, yy, stała się śmieszna wobec planu genialnego, który ma Deni Wilnew na trzecią część. To znaczy, żeby tam wreszcie, na przykład, zacząć film. Nie, tak wiecie, melancholijnie, tak, były rozpoczynane te dwie pierwsze części, to działało. To teraz zacznijmy od wybuchu i że pokażmy pokażmy tę krucjatę pokażmy do czego doprowadził Paul Mouad Deep. Tak. bo to w tym momencie aż się prosi macie ostatnią scenę jak już bez swojego sarkastycznego uśmieszku który ma wierbardem Bardem przyszty do twarzy no tak o ma twarz nic nie poradzi mi za Zabierz ich do raju tak, i mówi, też to jest przejmująca scena. I teraz, jaki ona będzie miała kontrapunkt, jeżeli rozpoczniemy od pokazania tych miliardów, dziesiątek miliardów zarżniętych ludzi w imię szaleńczej idei, której później repryzo będzie, nawiasem mówiąc, złota ścieżka, którą będzie podążał leto drugi. Leto drugi będzie robił dokładnie to samo, co Polatryda, tylko że gorzej. Jeden i drugi z uwagi na ten, to przekleństwo dar dar prekognicji i e, widzenia przyszłości, innymi słowy. Więc chciałbym zobaczyć to, Skoro będziemy widzieli dżihad, no to wiecie, to zobaczę swoich nawigatorów, więc będę już zadowolony podwójnie. A skoro już będę mieć nawigatorów, to jeszcze bym chciał zobaczyć, jakie są konsekwencje polityczne dla tej w tym momencie roztrzaskanej galaktyki, że sobie pożyczę metaforę od Marcina Podlewskiego i jego cyklu Głębia. Chciałbym zobaczyć, jak to rozdarcie w sercu imperium rezonuje na wszystkie planety i w jaki sposób wpływa na to. O, właśnie! Chociażby możemy to zobaczyć oczami księżniczki Irulany, która podobno ma mieć większą rolę. I chciałbym też wreszcie, żeby Ania Taylor-Joy troszeczkę zagrała, ponieważ to było, umówmy się, niegodne marketingowo, żeby nam mówić, że będzie Ania Taylor-Joy, która się pojawiła. Liczyłem sekundy tej sceny, ponieważ lubię Anię Taylor-Joy. 5 sekund. Więc to było troszeczkę za mało. Mam nadzieję, że teraz będzie więcej. No i wreszcie liczę, że nie będzie zmienione zakończenie, bo akurat to zakończenie jak to jest Mesjaszu Diuny jest adekwatne do tego co Paul narobił. Nie mógłbym się bardziej z tobą zgodzić, znając treść Mesjasza Duny i nie psując hmm. nikomu zabawy, mogę powiedzieć, że Deni dlatego moim zdaniem zrobił Adaptację lepszą niż książka, jeżeli chodzi o główne przesłanie i, i akcent w historii na, na, na przewrotność tej tak zwanej drogi bohatera czy też wybrańca kambelowskiego, że, że zasiał już w pierwszej części te ziarna w postaci wizji, tego, co może nastąpić, wynikające z fatalizmu, tej prekognicji. Następnie faktycznie już pokazał zło w głównym bohaterze że nie widzę możliwości żeby, żeby jak już powiedział A i B nie powiedział pozostałych liter alfabetu w przeciwieństwie do Franka Herberta ponieważ Frank Herbert mimo że twierdził że napisał Mesjasza Diony żeby pokazać że on wcale nie był taki dobry ten biały piękny książę który miał zbawić ciemną ludność mimo to w Mesjaszu Diony wszystko co złe Zostaje zrzucone na kapłanów, na kościół Muad'Diba, na biurokrację, na tę tkankę instytucjonalną, która narosła w jego, w, jego, w jego teokracji autokratycznej, autorytarnej, przepraszam. I wciąż miałem wrażenie, że Herbert próbuje wbić mi do głowy pewne przesłanie, ale boi się zrobić czegoś ze swoim bohaterem i pokazać nam, że naprawdę to jest jego wina. Kazał mi to brać na wiarę, a jednak. Nie mam poczucia, że historia, która tyle przewiązuje wagi do siły i potęgi ludzkiego rozumu i racjonalności co do wiary, musi wyłącznie opierać się na, na, na mojej wierze, żebym poczuł jej przesłanie. Także wierzę, że Mesjasz Duny również pozwoli sobie, czy Deni też pozwoli sobie na więcej artystycznie. Biorąc pod uwagę, jaki sukces odnosi ten film. Ja oczywiście, żebym nie chciał, żeby on swój eksperyment pod tytułem No Dialogue przeprowadził na tym filmie, bo to jest niemożliwe. On jest bardzo, no. bardzo rozgadany. Ta historia jest, książkę jest bardzo rozgadana, jest znacznie bardziej filozoficzna i znacznie jest w niej, w niej mniej akcji niż w pierwszej części Duny, ale wciąż mam nadzieję, że pozwoli sobie na więcej eksperymentów. Dokładnie tak, jak ty powiedziałeś Krzysztof i dokładnie tak, jak ty powiedziałeś Marcin. Mam jeszcze pytanie, które zadał Erarich i ono wydaje mi się bardzo interesujące. Powstanie Mesjasz Duny i jestem przekonany, że to będzie sukces i jestem również przekonany, że Warner Bros. będzie chciało kontynuować podobnie jak Legendary, czyli właściciel praw do Duny, będzie chciało kontynuować tę historię. I teraz, czy jest waszym zdaniem reżyser, który mógłby przejąć pałeczkę po Deni Wilnewie ja zgodzę się z dwoma reżyserami, którzy zostali wymienieni. Uważam, że mogliby dać radę, a nawet tchnąć nowe życie w tę serię i mieć swoją wizję. Matt Reeves, który zrobił dwie części z nowej trylogii Planety Małp, który jest fantastycznym kinem science fiction. Naprawdę, szczególnie mm. ostatnia część. Oraz ostatniego Batmana. I Alex Garland, który zrobił Ex Machina. Między innymi teraz no. robi Civil War, o, o wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych. To jest film, który faktycznie wywołał wojnę domową w Stanach Zjednoczonych, przypuszczam. Czy macie wy jakieś swoje typy i propozycje? Może poza Jerzym Hoffmanem, żeby ktoś zrobił kontynuację Duney, hmm. zabił mi świeka to pytanie. Chociaż na początku, oczywiście sobie pomyślałem o jakimś satyrycznym reżyserze. Się to się napisał ja, no, Ridley Scott. Ridley Scott już nic nie robi, błagam, zwłaszcza po Covenancie. A je, wiecie co, ja wiem, że to jest szalone i że to się nie stanie, ale jeżeli już mamy w naszym portfolio generała Grievesa Let's add another to our fine collection, to może i Christopher Nolan, kurcze, ależ jestem ciekaw, co on by z tym zrobił. Z Hansem Zimmer'em by się dogadał, oczywiście by przywlógł za sobą swoich aktorów, bez których on nie robi filmów. Ciekawe. I ja myślę, że on jest na tyle... Koszmarnie jebnięty, że on byłby w stanie uciągnąć to, co się tam dzieje, bo umówmy się, to, co się zaczyna dziać po. Dobrze, i powiem tylko tyle, żeby nie zaspoilować, że jednym z wątków jednej z powieści Franka Herberta jest to, że mamy mutację człowieka i czerwia. Przypomnijcie sobie, w jaki sposób wygląda czerw w Dunie Wilnewa, i wyobraźcie sobie, że w środku tego wielkiego odbytu jest nagle twarz. No więc ja nie wiem, jak to można zrobić. Nie wiem, jak to można zrobić to -dobrze. dobrze. Ale. Ale jeśli Christopher Nolan tego nie ogarnie w jakiś sensowny sposób, z jego dziwaczną wyobraźnią i z jego możliwościami pokazywania niepokazywalnego, to nie wiem. Chciałem kto... powiedzieć, że Nolan jest ostatnią osobą, która chciała, żeby dotknęła Dune, biorąc pod uwagę, jak bardzo nie rozumie dialogów, jak bardzo je pospiesza i jak słabe <śm> są one. <śm> Tak, czyli jeśli jest jeden, ja mogę mówić bardzo długo o tym, kto nie chciałbym, żeby był w bo Christopher Nolan byłby wysoko na mojej liście, bo już sobie wyobrażam, jak bardzo efekciarski no i pięknie. teledyskowy wyszedłby z tego film. Ridley Scott to w ogóle moim zdaniem nie powinien pojawić się na planie, bo będzie przynosił pecha, um, Jodorowski. Szczerze, mówiąc, w głowie rozwiskaczy. <laughs> Ja bym był naprawdę zadowolony, gdyby wzięli jakiegoś europejskiego reżysera, który kręcił artystyczne kino i powiedzieli: A teraz dostaniesz budżet wystrzelony w kosmos i zrób z tego niesamowity film. Ja wiem, że ktoś spróbował to zrobić z Davidem Lynchem i nie osiągnęliśmy takiego efektu, jakiego się spodziewaliśmy, że wziąć arthausowego reżysera i dać mu kolosalny budżet. Świetny pomysł. Ale ale mam takie uczucie, że Duna jest tak wdzięcznym materiałem dla wizji artystycznej, że bardzo bym chciał, żeby to był ktoś, kto nie robi produkcyjniaków, kto nie szyje pod miarę do zapachu popcornu i itd., żeby to był totalnie niespodziewany wybór. Dlatego jak mówiłem o muzyce, to właśnie ostatnim człowiekiem, któremu bym dał, byłby Hans Zimmer, bo to jest oczywisty wybór. Tak. Ridley Scott, póki umiał robić filmy, to wybrał Wangelisa do y, ścieżki dźwiękowej do Blade Runnera. O, to był wybór out of the box. Dlatego ja rzuciłem coś takiego jak Peter Gabriel, ale to, ale to mógłby być ktoś dużo młodszy. Ale to musiałoby być coś na zasadzie: um, bierzemy na siebie ogromne ryzyka, to może się nie udać i być może nigdy więcej nie dostaniemy pracy w tym mieście. Ale nakręcimy to w niesamowity sposób. Ale musiałbym się naprawdę. Kre do dwóch lewych dostawać. rąk w jednym zdaniu. Podobają mi się propozycje, które się pojawiają, jak Agnieszka Holand, Jokotaro, Joko Jean-Pierre Jeunet, Jokotaro Joko by, Joko by mi się podobał, żeby jak Gridiu Zach Snyder, ale Jim Jarmusch, Gdyby Agnieszka Bol. Gdyby Agnieszka Holland zrobiła jakąkolwiek część Duny, to wtedy cała liberalna strona sporu politycznego, czyli 100% polskiej kultury, praktycznie, i instytucji kultury, musiałoby uznać fantastykę za wybitną. Więc ja jestem za, zdecydowanie jestem za, bo wtedy zobaczę, granica. Tak, wtedy zobaczę, wreszcie, we w, w wszystkich e, pisemkach kulturalnych, nagle zobaczę fantastykę. Tak. E, a wiesz, kto byłby <laughs> współautorem scenariusza wtedy? Olga Arystokarczuk. <śmienic> 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 Fremeni, bieguni, oh. wiesz, no to... Anna Fremen w grobach świata. I, I Rulan byłaby czułą narratorką? W... Zawsze była. Sorry, to jest jedyna jej funkcja. Ale byłaby czułą książkę. narratorką. Element czułości zostałby wprowadzony. Chciałem tylko idąc, idąc w twój tak myślenia Marcinie powiedzieć, że niezupełnie egzotyczne jest to życzenie, żeby reżyser kolejnych części Duny był bardziej arthouse'owy, bo i takie były kolejne książki Herberta. Nikolaj Svendingrevn, mam, ja na końcu nas to nas. Nikolaj Svendingrevn, only Shadow for games. A nie boicie się tak. trochę właśnie tego, że skoro tylko treść jest Bóg jest tak... Imperator wybacza. Skoro treść jest tak dziwaczna, to forma nie powinna być, nie? To znaczy, czy czasem nie wziąć jakiegoś dobrego rzemieślnika, który nie będzie kombinował ze swoją autorską wizją, bo tam już wizja jest tak powalona kompletnie. No. Bay. Że, że Tylko nie Michael ja, Bay. Proszę. To są nie... On nie jest dobrym rzemieślnikiem. Nie, dobra, dobra. Moim zdaniem bichatu. Ben Affleck i Matt Damon. Okay. Nie ekranizowalne są faktycznie te, 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 te części już od Boga Imperatora Duny mniej więcej, chociaż dla mnie Dzieci Djuny są już nieprawdopodobnie męczące i nudne i przeinte przeintelektualizowane, ale Denis Villeneuve pokazał, Dziękuję, że można... ją mieliśmy ulubioną część. No ja mam z nią ogromny problem. Jest najgorsza jak dla mnie na ten moment. E, niestety, jest, jest dla mnie najgorsza, ale jeżeli Denis Villeneuve coś pokazał, to pokazał z pewnością, że można... W moim mniemaniu i myślę wielu osób, zachować esencję przyprawową, dokonując destylacji tego, co najważniejsze w książce. I tego bym nam życzył, bo jednak, koniec końców, Duna pokazuje inteligentne kino akcji, inteligentny blockbuster. Na tle bardzo wielu innych, ja nie chcę już się znęcać nad Gwiezdnymi Wojnami, bo źró materiał źródłowy nie jest tym, czym jest Duna. Ten materiał źródłowy powstaje w locie, prawda? Więc ym, w, nie, można wiedzieć, że nie wiadomo czego się spodziewać, a jednak zawsze dostajemy to samo na dokładkę. Niestety, a kiedy dostajemy cokolwiek innego, to okazuje się, że jest to niewystarczająco dobre. Więc Duna pokazuje, że jak ktoś bardzo ładnie napisał, chyba Variety napisał fajny esej, powiedział Duna udowadnia, że potrzebujemy science fiction, który nie ma happy endu. I to o. już jest duże osiągnięcie. I ja bym na, nawet rozciągnął to na fantazy, bo jednak dla mnie Duna bardzo często ma w sobie więcej fantazji niż science fiction. Tak. I, i tyle. Panowie. Znaczy, zwłaszcza pierwsza, nie? No, bo to jest ta podróż bohatera. Oj, bezwzględnie. No, mm. no mm. i to, ja że... tylko powiem na sam koniec, że z Filipem mieliśmy taką zabawę, z którym chciałbym się z wami podzielić, mianowicie rozważaliśmy, kto jeszcze mógłby zagrać cesarza. <laughs> tak, bo Marcin, <laughs> Ale... zaczął, Marcin zaczął od Krzysztofera Walkena z jego Impression. Zacznij, proszę. Yo, fada. Was a weak man, ale później pomyślałem Jack Nicholson. You can handle the spice. Albo wchodzi Al Pacino ze swoim. Shadam wchodzi po raz pierwszy. Uła! Więc um, myślę, że jest duży potencjał do tego, żeby wsadzić tam jeszcze Joe'a Roberta De Marlona Brando. Brando, Al Pacino Your i father? Zapach Melano Junior. Your was a weak man. Marion Dziedziel, pijany. O, Marion Dziedziel, reżyseria my, szmazo, szmazo, Smażowski, to jest my, coś. Nie urzekł Robert Eggers, bo to z jednej strony jest bardzo dobry pomysł, a z drugiej strony bym musiał wytrzymać Dune w 4x3 i nie wiem, czy byłbym w stanie. <laughs> Ej, ale wiecie co, tak myślę, rzeczywiście, jeżeli jest jedna osoba na świecie, która byłaby w stanie literalnie nakręcić Boga Imperatora Dune, który jest o człowieku czerwiu, który rozmyśla nad istotą egzystencji, uniwersum i procesami historycznymi przez 3500 lat. To jest to z pewnością Wojciech Smarzowski, który mógłby wziąć, dajmy na to Bartka topę i wsadzić go w dziwny kombinezon i powiedzieć: nie. Siedzisz i myślisz, kurwa, siedzisz i myślisz. Dom, tak, to by był. do Matrydów, to by było coś. nie! <noise> Dziękuję wam, za, no chyba w ogóle jakiś rekord się Może, może Tom, osób. Tom Ford, pamiętacie na przykład Zwierzęta Nocy? O, Tom Ford, który jest projektantem mody i który wszedł w kino i zrobił dwa zajbiste filmy. Zwierzęta Nocy i, i Velvet Basso. No, Velvet, no Velvet, to jest, to jest wyobraź sobie te nocy. kreacje. Jezu, tak. To jest... Ten odstrzelił Czerwna wybiegła, absolutnie. Huh. ciekawe. Kojima, nie? Hideo Kojima. On by był dobry do buga Imperatora Djuny. Ten gość jest dobry w kascenkę. To jest jedna wielka kascenka, która dzieje się w ciele Czerwia. Także, <gry> A czy muszę przyznać, że przy całej mojej miłości do Djuny ja miałem jeden moment. Kiedy kroniki Diony mnie złamały, i to był Bóg Imperator Diony, złamał mnie w trzech czwartych. Stwierdziłem, ja już nie jestem w stanie wytrzymać, bo tam, w dużym skrócie i bez spoilerów, akcja dzieje się w zasadzie w jednym pomieszczeniu przez cały czas. I ja znam takie eksperymenty narracyjne, typu opowiadanie historii z perspektywy przydrożnego kamienia, ale to działa raz i nigdy nigdy więcej. A tam to działa przez 700 stron. I... To jest jak gra Populus, po prostu rozumiesz samotność bycia Bogiem. Tom Hardy na tronie siedzący mm. przez trzy godziny i My słyszymy jego monolog i bardzo stopniowo close-up na jego twarz. Idzie to trwa 3,5 godziny, które ma odzwierciedlać 3500 lat złotej ścieżki czy złotego czy, szlaku. Czy film Lok, który się dzieje w no właśnie o tym mówię. samochodzie, nie mówi się widny. o tym mówię, no dokładnie, więc. A kto nakręcił Steven Knight, który zrobił Piki Blinders między innymi. On umie dobre dialogi, także byłby w stanie też napisać dobry monolog. By order of the fucking Gorempa: <laughs> Damn <laughs> Piękne. Wie, wiecie, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? Że my mniej więcej od 15 minut robimy bluepersy. Rifujemy, rifujemy, to jest tak, Jemmy w tym momencie. To już nie jest dyskusja, to już są bluepersy, tylko że one się nagrywają i słucha tego w 1500 oh. ludu. I Bene Gesserit, które chodzą między no Fight, no fucking fighting. Oh, jeżeli podoba Wam się humor Marcina, to nie zapraszam na, na, was na dwie, na dwie lewe na ręce, ręce, bo tylko tutaj sobie Marcin może na to pozwolić, ale tak szczerze, zapraszam was oczywiście do subskrybowania <trym> kanałów moich Czcigod, Znajomych. Znajomych chciałem być przyjaciół, ale nie wiem dlaczego to zrobiłem. Może dlatego, że nie do końca zgadzacie się ze mną co do Diony. W każdym razie chciałem po, powiedzieć... poprosić też o subskrypcję dla naszych kanałów, bo siedzimy tu od dwóch godzin, a nie tylko Twoich dziękuję, przyjaciół. Dziękuję, Tomaszu Szwedu. Kocham Was, panowie. Long live the fighters and the fighters we are indeed. Ale również wszystkie 1500 osób, które wytrzymało z nami te trzy godziny. Dwie lewe ręce. Krzysztofem Maj. Nie wierzę, że wśród tych 1500 osób. Są ludzie, którzy na pewno nie subskrybują jeszcze tych kanałów. Zróbcie to proszę. YouTube jest jak ruletka. Jak pudełko czekoladek. Nigdy nie, nie, nie wiecie, jaką wylosujecie. Także wybierzcie, subskrybuj i łapkę w górę w przypadku dwóch lewych rąk. Jeżeli wyznajecie ideę Shadama IV Corino, to będzie kanał dla Was. I Krzysztofa M. Maja, jeżeli. Chcielibyście, żeby Harkonnenowie byli trochę bardziej. Zły, żeby trochę bardziej byli zniuansowanym rodem. To... Znaczy, mój, mój kanał to wtedy, jeżeli trafia do was bardziej metafora z YouTube'em, jako tym pudełkiem, gdzie się odbywa ten rytuał gądza więc Znaczy czeka was ból, więcej bólu, ale może, ale być może też go przetrwać. Czekoladka. Znaczy, tak. mój, mój kanał, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda, czysty fanatyzm, to zapraszam na naszego Discorda. Myślałem, że wykorzystasz to lepiej, Powiesz, że każdy odcinek dwóch lewych rąk jest czystym fanatyzmem. Ale potrzebujemy zdrowej dozy radykalizmu w dzisiejszych czasach i co do tego Marcinie zgadzamy się od ponad 25 lat. Dlatego zostałem niewidzialnym mamem prawdziwej lewicy. Dlatego Lizan Alga i Lewicy jest z nami dzisiaj. Dziękuję Wam, Panowie, dziękuję wszystkim, którzy do nas dołączyli. Na pewno nie ostatni raz widzimy się w tym składzie, ale mam nadzieję, że będziemy następnym razem w poszerzonym składzie. Myślałem, że będzie z nami Grzegorz, czwarty amigo, ale niestety dzisiaj jest na premierze pewnego filmu z Macym Mikkelsenem, więc jutro będę rozmawiał także z Rysławem i także z Grzegorzem jeszcze od Diunie, a ja Wam, Panowie, moi fedajkini, dziękuję serdecznie. Tak zapisano w gwiazdach.